Siemanko, z tej strony Adam i witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z naszej stałej serii, czyli składy, analiza i przewidywania. Już was właśnie muszę przeprosić i wybaczcie mi, dzisiaj u nas leje, a jak pada deszcz, to ci co z nami są od początku na tym kanale wiedzą, że po prostu u mnie to strasznie słychać. Więc, ale dzisiaj taka drużyna, więc może ja tak naprawdę powinienem zamilknąć, no bo tu mamy dwa częstochowskie lwy, a skoro częstochowskie lwy są, się pojawiły, no to nie może być inaczej, jak oczywiście wjeżdża na tapet włókniarz Częstochowa. Trzecia drużyna minionego sezonu, a omówią ją z nami Mateusz, ostatni Mohikanin, pseudonim Szakal. Cześć Mati. Tak, bo i jeszcze lew do tego. Tak. W tym odcinku to także, no, siemano Adamie, siemano Rafale oraz wam siemano Szyki zakręcony w lewo. Z tego miejsca zachęcam was do zostawienia tej łapeczki w górę oraz naciśnięcia przycisku subskrypcji, jeżeli jesteś tu po raz pierwszy. Pomoże na to w dotarciu do większej ilości widzów. Dokładnie, no i jest, i wraca. Dawno chłopaka nie było, ale tak jest, no nie mogło być inaczej. Po prostu byśmy czekali do skutku, aż Rafałowi by się po prostu ułożyło tak, żeby pasowało. No ale jest, wraca Jose Morales Antonio. Także Rafał Żużlowy, degustator, witam cię Rafale serdecznie. Cześć Adam, cześć Mateusz, cieszę się, że w końcu wróciłem. No wróciłem w odpowiednim momencie, można byłoby powiedzieć, choć i tak wiem, że czekaliście. Niestety przerwa zimowa w moim życiu równa się dużo innych obowiązków, no i nie zawsze czas na te składy, analizy i przewidywania, przynajmniej w tym roku był. Tak więc na kilku odcinkach byłem, ale tego opuścić nie mogłem, także cieszę się, że tutaj jestem. Dokładnie, no ja mówię, no nie pozwoliłbym sobie, żeby was po prostu nie było, to było bardzo nie fair z mojej strony, więc jesteście, panowie. Zeszły sezon, bo oczywiście musimy sobie słowo wstępu tutaj powiedzieć. Chyba jednak trzeba zapisać na udany sezon, bo przed sezonem, Rafał, ty zawsze tak sceptycznie troszeczkę podchodzisz, żeby się nie napalać, a wszystko, co będzie powyżej twoich oczekiwań, naprawdę cię ucieszy i zacznę oczywiście od ciebie. Chyba naprawdę na duży plus, bo nie spodziewaliśmy się tak kapitalnej formy Kacpra Woryny. Kuba Miśkowiak zrobił to, co powinien. Leon Madsen do tego, szef wszystkich szefów. No i tak naprawdę dużo, naprawdę bardzo mało zbrakło, żebyście pojechali w finale. To prawda, poprzedni sezon faktycznie, przed nim dużo osób mówiło, że jesteśmy murowanym kandydatem do finału. Ja miałem troszeczkę inne zdanie na ten temat, bo mając Jonasa Jeppesena w składzie, trzeba brać poprawkę na to, że coś może się wykoleić. Ale na szczęście menadżerowie klubu z trenerem Lechem Kędziorą na czele stwierdzili, że fajnie będzie, jak za Jonasa będą jeździć juniorzy. No i proszę, jedna mała zmiana, zobacz jak, i udało się osiągnąć tutaj dużo. Faktycznie, można było troszeczkę więcej, ale nie jestem raczej z tych, którzy będą mówili, że o, to był zły sezon, bo mogliśmy pojechać w finale. No trudno, Stal Gorzów była lepsza. Mówiliśmy o tym, że Gorzów ma trzy bardzo potężne armaty, jak do tego jeszcze dołożymy Szymka Woźniaka w dobrej formie. Mówię tutaj oczywiście o poprzednim sezonie. Jeżeli Szymek Woźniak pojedzie to, co umie, no to jest naprawdę bardzo groźna drużyna. No i to właśnie pokazał ten mecz półfinałowy ze Stalą Gorzów. Na gorzowskim torze remis, u nas niestety w plecy. No i trzeba było jechać o trzecie miejsce za Patorem Toruń. Tam już na szczęście byliśmy bezkonkurencyjni. No i jest kolejny brązowy medal. To na pewno cieszy. Tym bardziej, że tak jak mówię, przynajmniej z mojej perspektywy przed sezonem raczej nie stawiałem nas na podium. No i pięknie. Mateuszu, tak naprawdę od połowy sezonu, jak się rozpędziły te lwy, no to ja w pewnym momencie faktycznie pomyślałem, kurczę, idziecie po złoto. Naprawdę, no ten sezon był wyjątkowy, bo wiadomo, dwie drużyny osłabione, więc tak naprawdę, no, mniejsza konkurencja, ale oczywiście nic wam nie ujmując, jechaliście świetnie, czy to na wyjeździe, czy w domu. Więc Mati, czy ciebie ten wynik satysfakcjonuje? Wiesz, to jak ja wie sam, no zawsze chcę złota, no ale czy się chcieć, a mieć, to są dwie różne rzeczy. Dobry jest i ten medal, aczkolwiek no szkoda właśnie, że akurat na najgorszy mecz w sezonie był właśnie ten finałowy ze Stalą Gorzów, ale tu już jest historia, tu się stało, jest nowy sezon, nowe rozdanie, nowe twarze w klubie, także z optymizmem patrzę w przyszłość. Rafale, włókniarz, mogę powiedzieć, że zrobił to, co każda drużyna powinna robić przed okienkiem transferowym, a mianowicie pozbyła się, wydaje, dwóch tych ogniw, których bardzo brakowało, przede wszystkim Jonas Jeppesen i Fredrik Lindgren, który już od jakiegoś czasu mówiło się, że to już jest chyba czas, żeby się z nim pożegnać. W jego miejsce, zaraz sobie zresztą przejdziemy do składu, właśnie zmiany na dzień dzisiejszy na papierze na duży plus. Czy ty jesteś zadowolony z tych ruchów transferowych, jakie zostały dokonane?
Zanim ci odpowiem na to pytanie, bo jeszcze jedna mi wpadła do głowy odnośnie poprzedniego wątku, który poruszyłeś. Pamiętajmy, że częstowska drużyna była jedyną, która ogarnęła punkt bonusowy w rundzie zasadniczej z Motorem Lublin. No. To jest naprawdę duże osiągnięcie. No i tak jak mówiłeś, ten moment, szczególnie ta druga połowa sezonu zasadniczego, no to był jakiś kosmos, to tego się chyba nikt nie spodziewał. I za to należą się pokłony, należy się szacunek i wielkie słowa uznania. Odpowiadając natomiast na to pytanie, które zadałeś w tym momencie, tak. Mogę z pełną świadomością powiedzieć, że jak zobaczyłem ruchy transferowe w Częstochowie, powiedziałem sobie, to jest to, co powinno się wydarzyć. Wymienienie tych słabszych ogniw. Wiadomo, trzeba było pozbyć się jednego z juniorów, bo nikt nie chce siedzieć na ławce i niestety padło na Mateusza Świdnickiego. W ich miejsce wchodzi dwóch bardzo młodych, doświadczonych, niedoświadczonych zawodników. No i zobaczymy. No, seniorska linia wygląda całkiem solidnie. Mamy kilka znaków zapytania, aczkolwiek przyjście Mikela Mikkelsena, no to jest moim zdaniem transfer sezonu. No dobra, był Bartek Zmazlik do Lublina, okej, okay. Ale no to jest drugi najlepszy transfer w tym sezonie. Mateuszu, czy ty byłeś, że tak powiem, bardzo zdziwiony, że aż tak udało się właśnie Mikkelsena po takim świetnym sezonie, który miał w Lublinie, jednak wziąć tutaj do włókniarza? No i też trzeba tutaj wspomnieć, zaraz przejdziemy oczywiście, wspomnieć do składu, no że również wasz wychowanek, czyli Maksym Drabik, dołącza do tej ekipy. No, Maksyma, no nazwisko Drabik. Częstochowie nie trzeba dwa razy powtarzać, ile ono znaczy. Oczywiście jego przyjście było, no jakże bardzo kontrowersyjne, no ale to była taka sytuacja, że nie można mieć dwóch rzeczy naraz i no cóż, no i czekam, aż się w końcu doczekam jego w częstochowskich barwach. A jeśli chodzi o Mikkela Mikkelsena, no to jest to strzał w jedenastkę, krótko mówiąc. Więcej nie będę dodał, bo takiego właśnie nam zawodnika było nam potrzeba. No i zabawna sytuacja z Maxem jest taka, że jest to wychowanek, który nie pojechał żadnego meczu w barwach częstochowskich, bo pamiętamy, że jak Max zdał licencję, to licencję klubowi odebrano i nie startowaliśmy w rozgrywkach, więc siłą rzeczy Max musiał poszukać innego klubu. Nie padło na... Chyba do Wrocławia od razu poszedł, tak mi się kojarzy. Do Wrocławia. Tak, od razu do Wrocławia, więc tak, wychowanek bez oficjalnego występu w drużynie i będzie teraz debiutował w wieku 20 kilku lat. I to jest ciekawe. To jest naprawdę ciekawe, jak 25 lat. Ciekawe naprawdę jest to, jak ten chłopak się tutaj zaprezentuje. Wiesz, bo... Dobra, zresztą za chwilę będziemy o nim mówić, więc właśnie, nie będę wyprzedzał. Dokładnie, tak, masz rację. A więc przechodzimy sobie szybciutko do składów, pozwolicie, więc... no i teraz tak naprawdę nie wiem, komu z was pozwoli te składy czytać, bo jeden i drugi jesteś z Częstochowy, więc nie wiem. Rafałowi, bo już dawno nie był. Dobrze, tak, to dziękuję, Rafał, serdecznie. Proszę. A więc jeśli chodzi o formację polskich seniorów, wygląda to następująco. Kacper Buryna, Maksym Drabik i Jakub Miśkowiak, który już będzie tutaj jako U24. Później obcokrajowcy Leon Madsen, Mikkel Mikkelsen, wpisałeś, widzę, chłopaków z ekipy U24, jest też Michel Klatt, Henry Rosaliuk. Do tego juniorka Franciszek Karczewski, Kajetan Kupiec, Szymon Wolski, Kacper Halkiewicz i Bartosz Śmigielski. Tak wygląda ekipa Włókniarza Częstochowa na sezon 2023. No i pięknie, oczywiście formalności musi stać się zadość. No i pierwsze spotkanie, no ja już się delikatnie uśmiechał, bo wy dobrze widzicie, jedziecie do Grudziądza, a jak wiadomo, no jakoś Włókniarzowi ten Grudziądz nie idzie, ale z drugiej strony na dzień dobry może to będzie dobry prognostyk. Dalej u siebie, no kurczę, podejmujecie mistrza Polski, no i później u siebie znowuż jedziecie ze Stalą Gorzów. Właśnie, panowie, zawsze się pytam o słówko, jak wam się podoba te pierwsze trzy rundy? Chciałem powiedzieć coś, czego nie powinienem, ale ja cały czas powtarzam, że ten terminarz niby ma znaczenie, ale tak niekoniecznie do końca w niektórych przypadkach, bo wiadomo, kiedy mówiliśmy sobie na przykład w poprzednim sezonie o terminarzu Ostrowa, no to fakt, można było powiedzieć, że na dzień dobry Grudziądz u siebie to niekoniecznie musi być dobry pomysł, bo możesz być niedostosowany do toru, no i okazało się, że ten Ostrów żadnego meczu nie wygrał. Natomiast jeżeli mówimy o tak silnej drużynie, to nie ma aż tak dużego znaczenia. I tak na koniec dnia liczy się to, żeby trafić do playoffów. Wiadomo, z im lepszego miejsca, tym większy handicap masz później, bo masz i słabszego teoretycznie przeciwnika i mecz rewanżowy u siebie, jeżeli jesteś w top 3, więc to jest trochę prostsze, ale no nie oszukujmy się, jak masz 6 zespołów w playoffach, ciężko się tam po prostu nie dostać. I widzieliśmy nawet, kiedy były 4 zespoły w playoffach, jak wystartował Stal Gorzów, przegrali 6 pierwszych meczów i skończyli ze srebrnym medalem, więc ten terminarz jest jak jest, ale jakby nie uważam, że w tym konkretnym przypadku ma jakiekolwiek znaczenie. Chyba że mówimy o meczu w Grudziądzu, w którym Włókniarz lubi sobie przegrywać i na dzień dobry dostać się w czapkę w Grudziądzu, to niekoniecznie musi być fajna rzecz. Aczkolwiek ostatni raz, kiedy zaczynaliśmy w Grudziądzu, to był chyba remis, z tego co pamiętam, wtedy Freddy Klingren, którego już w tej drużynie nie ma, pojechał taki rewelacyjny mecz, chyba tam 18 punktów zrobił, duży komplet, z tego co pamiętam.
No właśnie, a ty Mateuszu, jak podchodzisz do tego terminarza? Na spokojnie, tak jak Rafał, że no takie rozjazdy te pierwsze rundy, czy jednak już, no że tak silne drużyny, przede wszystkim w tej drugiej rundzie, no to już będzie pewna weryfikacja, czy to jeszcze za wcześnie? No, powiem tak, no każdej drużynie należy się szacunek i po prostu kina przyszła, a z tym jedziemy. Fajnie, że z motorem mówi, będziemy u siebie i na ogół sezon, bo to jest gwarancja pełnego stadionu. No i zresztą u siebie zaczynać, no z aktualnym mistrzem Polski, piękna sprawa. No tak samo inauguracja z Grudziądzem też mnie mocno zdziwiła, bo właśnie w ostatnich latach, jak nie zaczynamy sezonu z Grudziądza, to jest to maksymalnie trzecia kolejka. Krótko, to zawsze przed terminarzem można ciemno staje, że włókniarz pojedzie z Grudziądzem w pierwszych kolejkach. Okej, okay. No i pięknie. Słuchajcie panowie, no to przechodzimy do tej formacji. I tutaj na początek oczywiście zaczynamy od Kacpra Woryny. Rewelacyjny sezon. Ten chłopak naprawdę, no powiem szczerze, od momentu, gdy tak naprawdę wrócił do tej ekstraligi, gdy przeszedł zdrowo Rybnik do włókniarza, bardzo chciałem, żeby miał właśnie taki sezon. I ta współpraca tutaj z Michałem Lewickim naprawdę, z Rafałem, ja nie wiem, Michałem, tak, z Rafałem Lewickim, naprawdę on często też podkreśla, że dużo mu dała. No wiadomo, teraz już Rafała nie będzie, chociaż tam podobno jakoś tam ma mu pomagać, nie wiem, zdalnie, prawda, więc nie wiem, jak to tam będzie wyglądało, ale Kacper na pewno wyciągnął duże wnioski z tego sezonu dobrego i zapamiętał te wszystkie rady, jakie tutaj Rafał mu dał. No i na końcu to jednak zawodnik wyjeżdża, prawda? A jest strasznie przeambitnym zawodnikiem. No i powiem szczerze, jakbyście nie mieli Leona Macena w tym składzie, to ja bym go widział jako kapitana, Rafale. Faktycznie, nasz śląski synek tutaj te poprzednie sezony miał rewelacyjny, bo pierwszy raz w wieku seniora wykręcił średnią powyżej 2-0, a na pewno pierwszy raz we włókniarzu tak wysoką średnią miał i faktycznie w tych ważnych momentach był gościem, który tą drużynę ciągnął, kiedy komuś tam nie szło, no to Woryna jednak był tym gościem, który wygrywał wyścig. I fakt, można mieć troszeczkę pretensji do niego za te półfinały, no ale tak naprawdę oprócz półfinału wszystko pojechał dobrze. Z kolei z drugiej strony można zadać sobie pytanie, czy to nie jest na przykład tak, że nie wiem, waga tego pojedynku go mogła przerosnąć i się pogubił w ustawieniach na przykład, nie mam pojęcia, nie chcę tutaj go w żaden sposób oceniać, przesuwać tej granicy w jedną czy w drugą stronę, bo po prostu tego nie wiem. Fakt, że Rafała Lewickiego nie będzie, stawia mały znak zapytania przy nazwisku Kacpra Woryny, czy tak dobry sezon powtórzy. I to będzie na pewno rzecz, która będzie interesowała bardzo wielu ekspertów i w szczególności kibiców, bo tak silny Kacper Woryna jest nam potrzebny, nawet jeżeli dołącza tutaj Mikkel Mikkelsen, o którym zaraz sobie powiemy, no to tego trzeciego Dobrydża potrzeba, bo trzech Dobrydża pokazało nam, jak ważne jest to, żeby mieć trzech Dobrydża, w sumie powinno być czterech, ale wiecie, o co mi chodzi, pokazało nam to Stal Gorzów, tak? Bo tam trzech gości, który byłeś pewny, że będą wygrywać i Gorzów był w finale, więc faktycznie włókniarzowi bardzo solidnej pomocy ze strony Kacpra Woryny jak najbardziej potrzeba. Zobaczymy jak będzie, ja jestem optymistą w tym temacie. Dokładnie, Mati, trzeba powiedzieć sobie, że Kacper naprawdę bardzo dobrze czuje się na takiej pozycji bycia liderem tej formacji, bo ostatnio był smyk, to jednak no to była przepaść, tak sobie trzeba powiedzieć, może nie wiem dlaczego, on lubi, mi się zawsze wydawało, że Kacper jest takim zawodnikiem, że on lubi troszkę presji na swoich barkach, a jak idzie, no to przecież pamiętamy, jaki on ma ten luz, i czy w wywiadach, i czy na to, że potrafi się cieszyć, no wspaniale się patrzy na tego chłopaka, także Mati, czy ty z kolei nie obawiasz się troszeczkę, no że jeszcze może gdzieś taka wahanie tej formy się przytrafi, czy teraz po tak wspaniałym sezonie to już po prostu udowodnił wszystkim i zamknął krytyką buzię, że jemu się w Ekstralidze miejsce należy i to na spokój. No tak, zdecydowanie lubi być liderem, bo jednak gdy startował w Rowie Rybnik, no cały czas on to był na 50, on był na fleszach, no we włókniarzu, no oczywiście nie jest postacią pierwszoplanową, ale jednakże gdzieś tam daleko w rzędzie on sobie nie stoi po prostu, tylko też chce brać udział no w czynnym zdobywaniu zwycięstw przez włókniarz. Tu oczywiście może być mało znak zapytań ze względu na to, że no
że jednak Rafał Jawlicki, no macie teraz Artioma, na Artioma się będziecie patrzył, ale nie sądzę też, że ta współpraca zostanie zerwana, bo myślę, gdy Rafał Jawlicki będzie miał czas, to na pewno pomoże tam Kasper Wojnie, nawet w boksie, bo ponieważ no myślę, że Rafał Jawlicki no nie tylko tego Artioma będzie hołdował tylko. No ale to już koniec końców, najważniejszy jest zawodnik, a naprawdę zeszły sezon miał Kasper przełomowy i mam nadzieję, że nie będzie tak jak Spawę Przedpolski, który po pierwszym naprawdę dobrym przełomowym sezonie dla niego no o nieco jego notowania opadły. No, mam nadzieję, że tu będzie coraz tylko lepiej, ponieważ naprawdę kibicuję temu zawodnikowi, ponieważ no, te ostatnie lata, te jakże bardzo ciężkie, no, odbijały się na pewno na jego psychice, a teraz no, uwierzył w siebie i myślę, że będzie tylko coraz lepiej. Ja tak... Wiesz, z Przedpolskim jeszcze była taka rzecz, sorry, że ci wejdę jeszcze w słowo, że on jeszcze miał ten cykl Grand Prix, więc jakby ilość rzeczy do ogarnięcia dookoła była naprawdę duża. Mhm. Tutaj na szczęście, jakkolwiek, bo oczywiście nie życzę tutaj źle Kacperowi, Kacper problemu Grand Prix mieć nie będzie, więc pewne obowiązki mu tutaj odejdą albo nie dojdą, o może w ten sposób. Wiadomo, będzie sobie, jak będą inne imprezy międzynarodowe, natomiast tego gigantycznego wyzwania logistycznego, sprzętowego i przede wszystkim tego zaangażowania, wiesz, fizycznego, mentalnego nie będzie na sobie nosił. Poza tym poprzedni sezon poprzednim sezonem zaskrobił sobie serca kibiców, bo już jednokrotnie wcześniej mówiło się o tym, że no tam to już powinien sobie wrócić tam do Rybnika, bo nie robi tego, czego się od niego oczekuje. Cyk, proszę 2-0 i zupełnie inną mamy tutaj perspektywę, więc jak to mówią, łaska kibica na pstrym koniu. I niesie tych kibiców, właśnie on to potrafi zrobić, ponieść atmosferę i to takiego właśnie zawodnika potrzebowaliście. Jeszcze tak pół żartem, pół serio powiem, tylko że teraz mi tak przyszło do głowy. Przyjeżdża Sparta, no to wiadomo, z Artiomem. I teraz się zastanawia Rafał Lewicki, no bo wiecie, jak są boksy teraz podzielone. Żaden nie może przejść. Dokładnie, nie może przechodzić. Teraz się zastanawiam, czy jako, że tak powiem, na zaproszenie po prostu klubu w cywilkach, oczywiście żartuję, będzie z Artiomem w boksie. I teraz się zastanawiam. SMS. Ząb niżej. Ale teraz tak. Kurczę, a teraz Kasper myśli i mówi... Kurde, a jak mnie pod włos bierze, żebym, wiesz, przegrał, czy coś w tym stylu, nie? Wiesz, tak sobie oczywiście żartuję, no ale wiadomo, no, że to może być gdzieś wesoła taka sytuacja, no ale no, oni się znają na tyle, jak łysek, oni jeden drugiemu by świstwa żadnego nie wyciął, mam taką nadzieję. No ale... na pewno nie, bo tutaj jest zbyt małe środowisko, żeby sobie pozwolić na takie... No wiesz, zagrywki poniżej pasa. Poza tym wiesz, Rafał Lewicki pewnie otworzył kilka drzwi niedostępnych wcześniej dla Kacpra i z tego doświadczenia na pewno będzie chłopak korzystał. I do tej korzystał, bo potencjał ma tutaj bardzo, bardzo duży, wiesz. Mówię, też nie znam jakby totalnych szczegółów tego wszystkiego, ale można ale sobie, nie pewno. Wiem, domniemywać, że nie wiem, tutaj gdzieś nie dojście do takich czy innych części, czy... Nerów, nie wiadomo, cokolwiek, że... prawda? Wiadomo, tak Mati powiedział, ten rynek jest na tyle mały, że tutaj się wszyscy znają i prawdopodobnie junior, który dopiero co zdał licencję, też wie, gdzie można coś kupić. Ale niekoniecznie musi mieć tak łatwo to zrobić, bo sami mówimy, sami trenerzy mówią, że kolejki się ustawiają przeogromne, prawda? Więc może troszeczkę to ułatwiło, no i na pewno Kacper będzie teraz miał minimalnie łatwiej i to jest okoliczność sprzyjająca. Może ta współpraca nie musi być aż tak zacieśniona, ale z tego dziedzictwa, które sobie wypracował w poprzednim sezonie, na pewno będzie mógł korzystać. Nie, dokładnie, ale powiem... Zacząłem używać dziwnych słów, bo zaraz przechodzimy do drugiego. Aha, dobrze. Ja tylko jeszcze a propos Kacpra właśnie chciałem zamknąć. Tu mamy taki też przykład, że naprawdę odpowiednia osoba w teamie... No, nie jesteśmy dzisiaj w stanie powiedzieć, jak bardzo to miało wpływ, prawda? No, bo nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować. Ja podejrzewam, nawet sam Kacper nie jest w stanie tego zweryfikować. Po prostu zażarło wszystko. I na pewno ileś procent w tym było Rafała, ale to jednak właśnie chyba nam pokazuje, że warto mieć taką osobę, która jest w tym świadku sprzętowym na topie, tak? Czyli która się wszystkim interesuje. Pamiętacie, z Artiomem oni nawet jakieś tam Formuły 1 też było, jakieś testowanie, no różne cudawianki, więc no ciekawie to wygląda i warto szukać takich osób właśnie, które cały czas w tym żużlu gdzieś w tych bebechach tak naprawdę, brzydko się wyrażę, są. No właśnie, panie Rafale, przechodzimy do tego dżentelmena, skoro już zaczynamy takim językiem mówić, oczywiście z przymrużeniem oka, Maksym Drabik. Ja chcę się zapytać was. Sezon zaczął znakomicie.
Potem nagle coś uleciało. Ja nie wiem, nie będę tutaj was się pytał, co mu uleciało, czemu to wszystko nagle się posypało. Pewnie wina też w tym była trochę sprzętu, bo w pewnym momencie nawet na Mikkelsena maszynie startował. Nie szło to do... O, Mati nam spadł, mam nadzieję, że się zaraz pojawi. O, już jest. Nie szło to do końca tak, jak powinno. No i właśnie, jak usłyszeliście, Rafał, Mati, nie wiem, czy ma... O, jest Mati. Jak usłyszeliście, że Maksym do was wraca. Zajebiście. Nie, jesteś, jesteś, Mati, nic nie kombinuj, jesteś. I już nie przeklinę. Aha, dobra, zresetował się teraz. Także, przepraszam, no problemy techniczne muszą się zdarzyć, więc zacznę od ciebie, Rafale. Rafał, czy ty się ucieszyłeś, że Maksym do was przychodzi? Tak. Ucieszyłeś się. A powiedz, tak. Nie martwiłeś się o to, że ta atmosfera, która jest teraz wokół Maksa ogólnie, dzisiaj nawet... Był wywiad z Maksem. Nie będę tutaj mówił, jak ten wywiad wyglądał, kto mógł, to widział, rozmawiał z Marcinem, musiałem. Wiadomo, on inaczej do mediów teraz podchodzi. Wyraził swoją opinię na temat tych mediów, można się z nią zgadzać lub nie. I czy ty się nie boisz, że ta atmosfera właśnie takiego, że tak powiem, Maksa niedostępnego nawet gdzieś tam w klubie, bo o to mi tylko chodzi, bo tylko to może popsuć, tak? Bo z zewnątrz, tak jak przed kamerami, no to wiadomo. Ale nie boisz się, że gdzieś mogą zacząć być zgrzyty? I tak i nie. Po pierwsze, Max będzie oczkiem w głowie prezesa Święcika i to jest sprawa oczywista. Po drugie, to jaką twarz Max prezentuje nam na zewnątrz wcale nie musi oznaczać, że stojąc bark w bark ze swoim kolegą w parkingu jest takim samym człowiekiem. Bo ja cały czas będę powtarzał, że nie wierzę w to, że chłopakowi się odkleiło i on po prostu coś ma teraz, wiesz, w inną dziwną stronę poszedł. Nie uwierzę w to. Dalej Max jest raczej młodym, no raczej młodym, no jest na pewno młodym gościem i na pewno zachowuje się inaczej, kiedy nie ma kamer, kiedy może być po prostu, wiesz, luźny, swobodny i nie musi pozować, bo mówię, no, moim zdaniem jest to całkowity protest przeciwko temu, co go spotkało w poprzednich latach. Zresztą słuszne, ale o tym już nie musimy w tym momencie rozmawiać. I jakby z drugiej natomiast strony wiemy, że już w Lublinie zdarzało mu się na przykład nie przyjść na zbiórkę w czasie spotkania, bo coś mu tam nie pasowało. Jakieś nieciekawe, aroganckie zachowania również mu gdzieś tam się zdarzały, bo też dość głośno o tym było w poprzednim sezonie. Mam nadzieję, że przychodząc tutaj pewne rzeczy zostaną wyprostowane. Nie wiem, czy powinny być prostowane wszystkie, ale niektóre może poprawią się i będzie na pewno dużo lepiej. Poza tym przychodzi z Mikkelem Mikkelsenem, którego już zna i sam mówił właśnie, że dziękuję Mikkelsenowi za pomoc sprzętową w poprzednim sezonie, więc mogą być jakieś tam, wiesz, niedopowiedzenia, niedociągnięcia, ale w ogólnym rozrachunku mam nadzieję i nie powiem, że jestem pewny, ale mam nadzieję, że to wszystko będzie w porządku. Poza tym, gdzie go mają nie kochać jak w Częstochowie? Dobrze, do sprawy sportowej zaraz przejdziemy oczywiście. To jeszcze Matiego chcę się zapytać właśnie o tą całą sytuację z Maksem i o tym właśnie, tak jak Rafał tu przed chwilą mówił, o tym całym, no właśnie, czy jego tej grze z mediami, no nie wiem jak to nazwać. Ma swoje powody, wiadomo, ale właśnie w Motorze Lublin, już Rafał to zaznaczył, też jakieś tam zgrzyty się nagle pojawiły wewnątrz klubu. O to mi chodzi, nie z zewnątrz, tylko wewnątrz. Właśnie, myślisz, że wszystko będzie dobrze? Powiem tak wam, panowie. Jego sposób Maksyma wypowiadania się w mediach jest dla jego całkowicie prywatną sprawą, która zwalnia go od wszelakich przysów, suplementów oraz grosów. Krótko mówiąc, a tak na poważnie, krótko mówiąc, to co on mówi, niech on sobie mówi. Ale tak naprawdę zwykłego kibica będzie interesowało, ile punktów będzie zdobyła. On może udzielać wywiady tak, jak udziela, może nawet nie wychodzić, nie zbijać piątki z kibicami, ale jak będą wyniki, to ludzie będą go kochać i nosić na rękach. Okej, okay, no wiesz, tak jak Rafał powiedział, nie chcę tutaj za dużo poruszać tych wszystkich wywiadów, bo może to będzie czas naprawdę żużla faktycznie, to musimy jeszcze sobie na spokojnie ustalić, ale przechodząc już do strony sportowej, no ten sezon jednak miał Max ciężki po tym powrocie. Wydawało się, że wchodzi z drzwiami, oknami i futryną. Rafale, więc no jakie są twoje obawy tutaj o Maxa? Mimo wszystko faktycznie wychował się na tym torze, no gdzie jak gdzie, prawda? Szukać z powrotem no tej formy, którą prezentował po prostu na początku sezonu. Więc o co ty się najbardziej obawiasz? No wiadomo, tam był problem sprzętowy później.
O co się najbardziej obawiam? Obawiam się, że pomysł w postaci Drawi w Częstowie może nie wypalić z różnych względów. Ze względów sportowych, ze względów pozasportowych również. Ale też mówi, że ten sezon był ciężki. Był, to fakt, bo początek był fantastyczny. W tej trzeciej kolejce naprawdę tam sięgnął z Gruziądzem nieprawdopodobny wynik. I wszyscy się cieszyli, że wow, gość wraca po roższym zawieszeniu i naprawdę jest głodny jazdy i tak dalej. Ale z biegiem sezonu było już coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej. Właśnie tego się boję, żeby też się nie okazało, że będziemy fajnie startować, a z biegiem czasu będzie to szło troszeczkę w inną stronę. Mam nadzieję, że te sprawy sprzętowe zostały już uregulowane i Max będzie w stanie tutaj wodzić naprawdę solidne punkty. Wiesz, nikt nie oczekuje od niego robienia kompletów, czy nawet 12 punktów na mecz. Niech on po prostu nie przegrywa z przeciwnikami, robi te jedynki z bonusem. W okolicach 6-7 punktów w każdym meczu będzie się kręcił. Przy tak silnych zawodnikach mówiliśmy tutaj Woryna, Mikkelsen, Madsen i wszystko będzie w porządku. I nikt nie będzie mówił tutaj, że Max był niewypałem. W Lublinie wyglądało to troszeczkę inaczej, no bo jednak Hampel przejął tą rolę, którą miał Drawik, kurde, tak. Zakręciłem się, przepraszam. Tak, i myśleliśmy, że to Drawik będzie tym lepszym seniorem, a to się nagle okazało, że jest to Jarek Hampel, no i wiesz, jednak te oczekiwania były troszeczkę inne. Wszystko zależy od tego, czego tak naprawdę my od Maxa oczekujemy. Ja na przykład oczekuję bycia solidną drugą linią, jeżeli będzie to robił, wszystko będzie w porządku. Poza tym, wiesz, nie można też powiedzieć, że ten sezon był kompletnie nieudany, bo nie. Chłopak zrobił prawie 1,8 średnią, nie? Więc to jak na roczną przerwę powracasz do najsilniejszej ligi na świecie, jeszcze jeździsz w motorze Lublin, gdzie masz teoretycznie silniejszych zawodników od siebie, tak. no to 1,8 praktycznie jest całkiem dobrym wynikiem. Fakt, brakowało jego punktów w niektórych momentach, ale no, przypominamy, motor w rundzie zasadniczej przegrał jeden mecz. Potem się to faktycznie zdarzyło jeszcze w playoffach, ale no wiesz, w ciągu 14 spotkań przegrywasz jeden, to chyba nie można powiedzieć, że było aż tak nie do końca udane. Mati, a ty jak widzisz jego przyszłość w Częstochowie? Znaczy, jeżeli chodzi o wyniki, prawda? Już nie mówię o pozasportowej, bo ja się też tak zastanawiam właśnie. No trochę ten wywiad mnie dzisiaj mimo wszystko zbił. Przede wszystkim Marcin musiał ciągnął temat tej Częstochowy, czy wiesz, czuję teraz tą atmosferę, że jest z domu i tak dalej. Niestety bardzo się wymigał odpowiedzią, że on podchodzi profesjonalnie do tego, więc nawet nie było takiej... Tak, to jest mój klub, wiecie, nie? No, jego sprawa, jak on to powiedział, to jest nieistotne, ale teraz się zastanawiam o takiej rywalizacji. Czy jednak Maksym, tak jak Rafał zauważył słusznie, może być drugą linią, niekoniecznie być tym liderem, że to on będzie chciał tutaj po prostu być najlepszy w swojej formacji i jednak będzie wtórował Kacprowi w Orynie. Znaczy ja tak, no rywalizacja to jak najbardziej, żeby wszystko to profesjonalnie wyglądać, żeby chłopaki się między sobą nakręcali. No tym bardziej, że Maksy no tak naprawdę no właśnie taką mam myśl, no oczywiście może to być teoria taka no czysto szukanie sensacji, ale ja myślę, że właśnie być może jak się on dowiedział, że nie jest w planach na przyszły rok w motorze Lublin, to mógł się poczuć oszukany, że jednak następny klub, no niby, że jesteś super, fajny, zajebisty, jeździsz, no ale no znowu, no sorry memory, mamy inną koncepcję i wyrzucają go jak właśnie, służy tą szmatę, wiemy, jak to krótko tam, mówiąc. To też nie wiemy, dlaczego to się nagle tak właśnie oddaliło od ciebie, tego nie wiemy. No ja mimo wszystko w tym momencie też Maxowi życzę oczywiście jak najlepiej, tak? No bo stabilizacji przede wszystkim. To jest kawał zawodnika. Widzimy jego na motocyklu, jak on potrafi sobie radzić jazdą, tak? Potrafi dużo robić, więc no mam nadzieję, że po prostu Max na torze będzie wszystkim zamykał usta, tym wszystkim właśnie, którzy krytykują i po prostu udowodni, że on... że jest tym ekstraligowym jeźdźcem. Tak, wiecie, jeśli chodzi o to odejście z Lublina też, no spójrzmy na to z innej perspektywy. Ja bym nie powiedział to, znaczy nie bym nie potwierdził, bym nie zgodził się z tobą, Matis, że powiedziałeś, że wyrzucili go jak zużytą szmatę z Lublina. Z Wrocławia tak, bo tak to się skończyło. No pamiętajmy, że Włókniarz Częstochowa jest trzecim klubem dopiero w karierze Maksyma Drawika. Oczywiście nie liczę tych wszystkich gościnnych występów, które zaliczył przy okazji w formie gościa, prawda? Wiesz... Jeżeli przychodzi Bartek z Marzlik i masz mieć dwóch Polaków i masz Hampela, który pojechał taki dobry sezon, no to... Ale no, wiesz, z kolei... trzeba było zrezygnować. No, tak. Nie słyszałem, no, że no, był odchodził w atmosferze. No ale no chyba, że zamiast Holdera, bo pamiętajmy, że jedno miejsce w składzie było wolne w Lublinie. No teoretycznie tak, no jednak postanowiono inaczej, postanowiono, że będzie coś tam tutaj trzech obcokrajowców.
Coś może, tak mi się wydaje. Wiesz, słuchaj, Max jest tak zamkniętą osobą medialnie i tak mało informacji wyciekało, że nie wiemy tego po prostu, bo nikt o tym nigdy nie napisał, a prawdopodobnie jakby napisał, to i tak bym w to nie uwierzył, bo sami wiecie, jak to czasami wygląda, szczególnie w wypadku tego chłopaka, że niektóre rzeczy są pisane, a niekoniecznie po pierwsze powinny, a po drugie są prawdą, więc, więc to już inna rzecz. Ja już kończąc temat Maksyma, nie życzyłbym mu tego, bo mam coś z tyłu głowy... Takie kurcze coś, że jeżeli tu w Częstochowie coś by nie poszło, to jest trzeci klub, który tak naprawdę chyba drzwi zamknięte i kurcze, no... No nie wiem, no nie wiem jakby to, jak się to dalej potoczy, mam nadzieję, że nic się takiego nie zdarzy. Zamykam temat Maksyma Drabika. Jeszcze sekundę, proszę. Jeszcze a propos, kończysz też temat Maksyma, taki mój apel ode mnie do kibiców. Ja wiem jak to wyglądało, jakie to przejeżdżę, Sławek odszedł, przyszedł Maksym. Też kolejne pomyje się wylały, ale częstochowscy kibice, jak możecie, nie gwiźcie na niego, tylko wspierajcie go, ponieważ sam Sławek by nie chciał, żeby na jego syna gwizdano w Częstochowie. Okej, okay. I tu postawimy kropeczkę i przechodzimy no do bardzo ciekawego zawodnika, Jakub Miśkowiak. Wiadomo, pozycję przejmuje Jonasa Jeppesena. No i nawet. Więc gorzej nie będzie. Właśnie wyjąłeś mi to prosto z ust. Poprzeczka została zawieszona tak nisko, że może się potknąć, to i tak po niej przejdziesz. A mało tego, uważam, że na pozycji U24, ja wiem, że to jest jego pierwszy rok w gronie seniora. Ale właśnie dla. Tak jak zawsze się mówiło, że to jest od razu na głęboką wodę, nie? Koniec juniora i przechodzenie do seniora, to ten przepis akurat w tym. W danym momencie takim zawodnikom bardzo pomaga, bo jednak jesteś na tej pozycji i będziesz rywalizował z zawodnikiem również na tej pozycji. A chciałbym podkreślić, tak mi się wydaje, nie wiem czy się ze mną zgodzicie Rafale, że Jakub Miśkowiak na tej pozycji U24 jest jednym z lepszych w PGE Ekstralidze. Tak, można powiedzieć, że jest jednym z lepszych, natomiast trzeba dodać do tego pytania aneks do umowy, który będzie brzmiał, czy ten poziom jest wystarczająco wysoki, żeby zdobywać pokaźne ilości punktów. Bo patrzyliśmy na Jakuba Miśkowiaka i zachwycaliśmy się jego jazdą słusznie w poprzednim sezonie, gdzie robił wiesz, w okolicach 10 punktów, czasami nawet i więcej. I to jak naprawdę jak najbardziej należy się szacun i uznanie i wiesz, i wszystko było fantastycznie. No tylko należy też pamiętać, w jakich konfiguracjach startował, z jakimi przeciwnikami i jak to wszystko, jakie dostawał pola startowe. To też trzeba pamiętać. Teraz już się skończy pierwszy wyścig młodzieżowy, w którym dostawał Mateusza Świdnickiego. Jeżeli nie jechał Lublin, no to dwóch dużo słabszych zawodników od siebie. To już takich wyścigów mieć prawdopodobnie, znaczy wyścigu młodzieżowego mieć nie będzie. Tak. Później będzie już musiał startować tylko na seniorów. A no, jeżeli miałbym powiedzieć, czy Jakub Miśkowiak jest jednym z polskich, z lepszych seniorów w lidze, no zdecydowanie nie. Choćby przez to, że jest młody. Po pierwsze. Po drugie, nie umuje mu umiejętności, bo one jak najbardziej są. Sprzętowo też był dopasowany fantastycznie, bo wiedzieliśmy, że jak wszystko żarło, to był start i Miśkowiaka nie było widać. No, ale też będą inne pola startowe, też będą już troszeczkę inne wyścigi. I waga tych punktów będzie zupełnie inna, bo fajnie było, jak Miśkowiak nam dorzucał punkty w poprzednim sezonie. Nawet jak robił 10, to było fantastycznie. No ale teraz już nie będzie takiej sposobności do tego, żeby pojechać za kogoś, dostać troszeczkę handicap, troszeczkę łatwiejsze pole i łatwiejszego przeciwnika. Teraz to, co pokaże program, musisz już jechać. No, i to jest ta rzecz, która mnie troszeczkę tutaj martwi. W sensie nie martwi mnie, że to będzie, wiesz, chłopak, który będzie wodził totalne ogony, ale to, że już nie będzie miał tak łatwo po prostu. I jestem ciekaw, jak on sobie z tym wszystkim poradzi. Mati, no ale to jest chyba czas, jak to mówią, kurczę, oddzielić chłopców od mężczyzn, no i po prostu udowodnić, tak jak to zrobił chociażby Dominik Kubera, który fantastycznie jeździł na juniorce, no i po prostu teraz wejść z wielkimi butami i spróbować po prostu odnaleźć się na stałe, tak? Że nie, że to będzie jeden sezon i Włókniarz znowu będzie miał problem na tej pozycji i myślenie co dalej. Bo tego ja bym nawet nie chciał, bo ja wolę zawsze Polaka mimo wszystko mieć na tej pozycji niż szukać, wiesz, zagranicznego zawodnika. Skoro tak dobrze się zapowiadał, ja mam nadzieję, że przyzwoicie pojedzie. Ja chociaż pamiętam, poprawcie mnie, chyba że pomyliłem znowu zawodników, bo często mi się to zdarza, że jednak on początek sezonu nie miał chyba tam dwie pierwsze kolejki rewelacji, nie? Tam ciężko szło, były ciężary. Więc no tutaj takie ciężary na początku to też może być później ciężej się odbudować, tak? Tam jednak, tak jak Rafał dobrze zauważyłeś, na tej pozycji juniorskiej, oprócz Lublina, no to sobie chłopak się bawili, tak? Mateusz Świdnicki i Jakub Miśkowiak. Także Mati, przychodząc do ciebie, no ale tak jak powiedzieliśmy, no jednak jest więcej tych plusów, no bo poprzeczka jest tak nisko zawieszona. Oczywiście wszyscy liczą na jego punkty, bo na moje, ja już delikatnie
wyjdę, że tak powiem, przed szereg i powiem, że Włókniarz w tym sezonie jest jednym z faworytów w ogóle całej ligi. I to tak po tych wzmocnieniach, ja tak to widzę, Mati. Także Jakub Miśkowiak, jak ty podchodzisz do tego zawodnika i jakie masz wymagania właśnie? Ile byś chciał, żeby dla ciebie takim minimum było, żeby Kuba robił? No z pewnością no teraz U24 u nas Kevlarem nie będzie i w końcu ta pozycja będzie miała sens w naszym klubie nareszcie. No tutaj moje wymagania, no super by było jakby tam w okolicach, no 8 do dyszki. To by było naprawdę, no wow, zajebiście. To by było... Super picobello, wow. To też by było ponad stan, mi się wydaje. Tak, to dobrze, Rafał, ale no oczywiście, no pamiętaj też mi świata juniorów, no i też... też czołowy no, zawodnik właśnie w ostatnich latach, no także to nie to, że nie ma absolutnie żadnych szans, no pamiętaj też, że są seniorzy, ale też nie wszyscy seniorzy, czy polscy, czy zagraniczni są w super formie, to także no też powiedzmy, że Jakub Miśkowiak jak będzie miał dobry sprzęt, to będzie super chła. No właśnie te pierwsze kolejki mogą być bardzo ciężkie, bo jednak on się z czasem się rozwijał dopiero, ale no mam nadzieję, że będzie teraz inaczej, bo jednak no, nasza formacja juniorska jest jaka jest i tutaj no Jakub musi wziąć większą odpowiedzialność na swoje barki. Tym bardziej, że tutaj będzie mieli syndrom pierwszego sezonu po zakończeniu wieku juniora i one tak. Niekoniecznie są łatwe. Nie? Zawsze mówimy, że no ten pierwszy sezon do seniorki jest trudny. Zresztą przykładów nie musimy szukać daleko. Spójrzmy choćby nawet na naszą częstochowską drużynę, gdzie braliśmy stosunkowo młodych zawodników, którzy byli dobrymi zawodnikami, jeśli chodzi o te lata juniorskie. No bo patrz, miałeś Tobiasza Musielaka, który fajnie jeździł jako junior. W seniorce na początku już miał tak troszeczkę pod górkę, już nie wyglądało to tak fantastycznie jak powiedzmy w latach poprzednich. Później Paweł Przedpełski, jako junior również fantastycznie przyszedł i tak mówię, nie mówię, że to było od razu, wiesz, jak kończył te 22 lata i dopiero co przekroczył tą granicę, mówię, te pierwsze sezony. Tak. Dalej Bartek Smektała tak samo, zwróćmy uwagę, mówiliśmy, że Smektała ma większy potencjał od Kubery, gdzie jest Kubera, gdzie jest Smektała, więc jest to trudne na pewno wejście w tą ekipę seniorską. Natomiast tak, dokładnie. Natomiast wiesz, no miejmy nadzieję, że wszystko będzie w porządku. No, Jakub jeździ tutaj już dość długo, więc na pewno pewne tutaj zachowania już ma wyuczone, że tak to określę. No i przede wszystkim prezes Święcik tam chłopakowi zginąć nie da, więc myślę, że będzie. O właśnie, tą końcówkę, co żeś powiedział, w porównaniu do Tobiasza Muciaka czy do Pawła Przedpełskiego, no bodajże piąty sezon to będzie już Jakuba Miśkowiaka Częstochowy i tu, że nie przychodzi do nowego, czyli jednakże no pozycja będzie inna, ale to cały czas ten sam. No i mówię, i wydaje mi się, nawet wywnioskowałem z tego z waszej rozmowy, że naprawdę tutaj nie ma jakiejś napinki na jego wyniki takie, jakie robił w juniorce, że jednak gdzieś wszyscy kibice, znaczy wszyscy, to nie wiem, nie chcę wszystkich wrzucać, ale wy zdajecie sobie z tego sprawę, że może być różnie. Dlatego Rafał, na koniec jeszcze ciebie zapytam, to ile ty byś punktów tak oczekiwał? Oczekiwał? Ja nie oczekuję. Ja po prostu nie oczekuję, czy, no bo słuchaj, bo co z tego, że ja powiem, że ja oczekuję na przykład, nie wiem, 8 punktów, a on będzie robił 6 i wtedy będę mówił, że to jest za mało? Dobrze. Oczekuję dobrej postawy w każdym meczu i wygrywania wyścigów z przeciwnikami teoretycznie od siebie słabszymi, jeżeli będzie wygrywał z lepszymi, wszystko będzie w porządku. Nie wiem, czy to będzie w jednym meczu 2 punkty, a w innym 8, bo tak również może być. Po prostu chciałbym, żeby to był dobry sezon w jego odczuciu, po prostu, no bo no, tak jak mówisz, my nie oczekujemy tutaj od niego nie wiadomo czego i nikt nie spodziewa się, że będzie chłopak robił dyszki, nie? Tak jak Mati powiedział, jak tak będzie, to rewelacja, ale nikt raczej tego nie oczekuje. A czy co ja, nie znaczy, ja chciałbym, co nie żeby znaczy, tak robił. Oczywiście, tak, właśnie to samo chciałem powiedzieć, że też bym tak chciał, ale no, jak tak nie będzie, no to co? No, ukrzyżujemy chłopa? No nie, no bo no, na pewno sprawę, nie. Że kto inny jest tutaj w tej drużynie odrobienia punktów, bo zaraz o tych chłopakach powiemy. Mati jedną tutaj świętą rzecz powiedział, że on ma jednak pewne to miejsce, no bo to już mimo, jak już z całym szacunkiem do juniorów, o których na koniec oczywiście powiemy, to nie wyobrażam sobie, no chyba, że nie wiem, ten Franek by jakoś zaszokował i wtedy by był zmieniany, jeżeli ale nie wątpię. Będzie jeździł z Mencelem, to wszystko będzie ok. Okej. Okay. Dobrze, panowie, no to ocenka tej formacji w takim razie. No to zaraz jestem ciekawy, bo powiem szczerze, to wcale nie jest łatwa formacja do oceny. Tak jak za chwilę przejdziemy do następnej, to wydaje mi się, że nie będzie problemu. Maty pierwszy? Tak. Nie, Rafał, bo ty już dawno nie byłeś. Okej. Okay. Ty pierwszy. Biorąc pod uwagę to, że są silniejsze formacje seniorów ze względu na to, że
pewni panowie ze wschodu będą liczeni jako Polacy, no to nie mogę tutaj się kręcić w okolicach Dychy, a chciałbym, natomiast nie byłoby to obiektywne w stosunku do innych zespołów, bo tam bym musiał dać dużo więcej, więc myślę, jak dam... No dobra, 7, nie chcę przesadzić, ale 7, bo jednak mam znak zapytania przy Maxie Drabiku i przy Jakubie Miśkowiaku. No mówię, nikt się tutaj nie spodziewa, że i Drabik, i Miśkowiak będą robić Dychy, a są to zawodnicy, którzy mogą to robić, więc myślę, że jak postawię 7, to nie przesadzę ani w jedną, ani w drugą stronę. Mhm, Mateuszu? No nie, to ja podam ocenkę wyżej, czyli 8, ponieważ zarówno Maxim Drabik, jak i Jakub Miśkowiak mają przeogromne rezerwy, a i myślę, że też Kasper Rona będzie chciał iść za ciosem. No, tak jest moje życzenie i no niech chłopaki jadą przede wszystkim i tyle. Ja powiem tak, logika podpowiada mi 7 na spokojnie, ale z drugiej strony to, co Kasper pokazał w poprzednim sezonie, tak jak Jakub Miśkowiak radził sobie, no to gdzieś tą 8 może i bym dał, ale zostaje przy 7, nie? Na razie, więc... Tu jest przeogromny potencjał, bo tu może wszystko wypalić i za rok, jak będziemy mówili o tej formacji, może powiemy Dychę, tak? Bo udowodnią wszyscy, w szczególności Max i Kuba, że po prostu źle ich oceniliśmy dzisiaj, mówiąc 7, spoko. Jak nas zaskoczą na plus, to wy będziecie się cieszyć w Częstochowie, a mi się przykro zrobi na zasadzie. Znaczy przykro, będę też zadowolony, ale po prostu, że się pomyliłem z oceną. Ale na dzień dzisiejszy, no jeszcze na przykład z całym szacunkiem dla Kacpra, naprawdę z całym szacunkiem, bo lubię tego zawodnika, jaką jest osobą i jak niesie kibiców. Ja lubię takich zawodników, którzy coś wnoszą. Którzy nie tylko, wiesz, wjeżdżają 60 parę sekund, zjeżdżają i tyle. I ja wolę mieć takich, którzy cieszą się z kibicami, po prostu no tą atmosferę. My kibice też lubimy, żeby była jakiś był kontakt z tymi zawodnikami, a nie tylko to, co mówię. Wyjeżdżają, następni wjeżdżają. Nie o to chodzi, więc, ale porównując go na przykład z tym szacunkiem do tych topowych 5, tak jak mówimy, tak? Kołodziej, Janowski, Zmarzlik, Dudek. No, jeszcze musi tego Żużelka troszkę w tej ekstralidze zjeść, więc tak, dlatego ta 7. Okej, panowie, przechodzimy do następnej formacji. A mianowicie, i tutaj nie będziemy omawiać ani Michela Klafa, ani Andrzeja Razuliuka. Chyba, że chcecie powiedzieć coś, to nie ma problemu. Ja to są chłopcy, którzy nie mają większych szans na to, żeby się pojawić w drużynie. Chyba, że jeździliby spod numeru, wiesz, 8-16, co jest możliwe. Ale... No właśnie. Z całą sympatią do Denisa, z którym rozmawiałem, no dobra, no może dostanie jeden, drugi, trzeci wyścig. Tak samo zresztą Andrzej Rozaliuk już zresztą w poprzednim sezonie też się pojawiał z pozycji rezerwowego, no ale ile pojechał wyścigów? Nie przypominam sobie, więc... Jak chcecie, to możemy coś o nich powiedzieć, ale to będzie kwestia Ja pamiętam, wy cały sezon mieliście Kajetana Kupca na rezerwie, pamiętam. I chyba ani razu jednak, a już nie raz, dać mu tą szansę, żeby... Kajetan był na Wilkach Kosną na wypożyczeniu. Kajetan Kupiec? Nie, Mati. Kajetan Kupiec tak. Cały czas nie, był u was na rezerwie. Nie, Karczewskie, a no Kupiec właśnie. Nie był w Tarnowie. Nie, ja wiem, że wy mieliście Kupca na rezerwie. Wierzycie, że Kupiec tam był? Tak. Kupiec czasami był wpisywany Rozaliuk, ale żaden... Znaczy, jako gość był w Tarnowie, przepraszam. No widzisz? To ja, nie częstochowianin, widzisz coś tam w tej głowie jeszcze. Nie, ale... pomijał mi się Kupiec z Karczewskim. A więc już przechodząc oczywiście do tych dwóch dżentelmenów. No kuźwa, Leon, Marcel, Mikkel, Mikkelsen. Panowie, no czapki z głów. No taką formację zbudować. Leon, Marcel, przypomnę tylko, że wicemistrz świata zresztą, co by nie było. On chyba, ja nie wiem kiedy ostatni raz szedł poniżej 2. To jest... Zaraz ci powiem. To są niepamiętne czasy i przede wszystkim... Chyba jak w Tarnowie był. Jeszcze. No, możliwe, że tak powiem. O, ale to już dawne czasy przed eksplozją formy. Mam, to teraz wam powiem. Od 5 lat nie zakończył sezonu poniżej 2200, nie 2, 2200. Tak, w sezonie 2018 miał powyżej 2200 pierwszy raz, a odkąd jest we Włókniarzu, zawsze ma powyżej 2. I tak, Mati, masz rację, w sezonie 2016 to był ostatni sezon, kiedy było poniżej 2. Co warto podkreślić, ze wszystkich sezonów, które spędził w Ekstralidze, czyli to będzie już 13 sezon, takie wydarzyły się 4 razy. Panowie, no, czy można chcieć coś więcej od Leona Macena? Ja tylko co rok mu zarzucałem, że on nie jest drużynowy, że nawet jak drużyna przegrywała, to on się cieszy z indywidualnych występów. Ale wiecie co, nawet jak masz takiego kocura, czy lwa go nazwać trzeba, no to
panowie, huchać, dmuchać, żeby jak najdłużej, jeżeli będzie w takiej formie jeździł we włókniarzu. Co chcecie dodać? Bo tu możemy się rozpływać. Ja powiem tak. No. Ja powiem tak, krótko mówiąc. No tutaj jest mu najlepiej, tutaj jest bożyszczem, pracuje sobie na status legendy, krótko mówiąc, bo nawet jakby teraz odchodził, to już może petentować do miana zagranicznej legendy. Niech dalej jeździ, niech dalej cieszy nas, ponieważ no to jest odkrycie, no myślę, że tego wieku we włókniarzu, bo jednak no żaden zawodnik tak wyjęty właśnie z czeluści i dalekiej, no nigdy tak nie wypalił, no i bardzo się cieszę, że po prostu on jest tutaj z nami w Częstochowie, że się bawi też i niech po prostu robi to, niech robi i niech nas szaruje swoją techniką. Rafale, już ci oddaję głos, tylko dodam, że Mati słusznie zauważył, że już jest legendą, buduje sobie pomnik, bo przede wszystkim na waszym stadionie i on wykręca średnią, wykręcił 2,519. No panowie, to jest kosmos, to jest druga widzę, no wiadomo, no ale to jest szok, no dla mnie to jest po prostu przelew, tak bym powiedział. Tak, to jest przelew, zróbmy mu przelew. Tak. Fakt, to będzie siódmy sezon Leona Madsena w Częstochowie, to po pierwsze, jeśli chodzi o budowanie statusu legendy. No w dzisiejszych czasach wiemy, że jak już spędzasz 3 lata, to się mówi, o długo on już u nas jeździ, a tutaj mamy Leona Madsena, który zostaje na siódmy sezon, mimo że oferty były i nawet sam Leon o tym mówił niejednokrotnie, że były i czasami były za lepsze pieniądze, ale zawsze coś powodowało, że Leon Madsen zostawał w Częstochowie i fakt, można mu zarzucić to, że jest troszeczkę arogancki czasami, fakt, można zarzucić mu to, że nie zawsze jest zawodnikiem drużynowym i nie ogląda się za kolegami i fakt, można mu zarzucić, że poprzedni sezon w niektórych momentach nie wyglądał tak, jak wyglądać może nie tyle co powinien, co nie wyglądał tak, jak do tego nas przyzwyczaił. Bo były mecze, gdzie zdarzyło mu się przejechać ostatnim, że zdarzyło mu się przegrać z nieoczekiwanym przeciwnikiem, zdarzyło mu się nie wykręcić 10 punktów na przykład w meczu. Były takie spotkania, ale dalej jest to Leon Madsen, który w najważniejszym momencie wsiada na motor i robi to, co robić powinien, czyli wygrywa wyścigi w Częstochowie. I to jest kluczowe moim zdaniem. Więc tak, no Leon Madsen... No co ja mam więcej powiedzieć, no 2500 na swoim torze to jest kosmos, fakt, te wyjazdy w zeszłym roku nie były aż tak fantastyczne, ale jeżeli masz gościa, lidera, który robi ci co sezon średnią powyżej 2, z czego w ciągu całej tej kariery w Częstochowie był raz najskuteczniejszym zawodnikiem, potem był na drugim miejscu, z tego co widzę był 4, 2 razy 5, 4 w zeszłym sezonie, to jest top światowy i to jest naprawdę lider przez duże L. Panowie, ale... Nie byłbym sobą, jakbym was nie zapytał o coś a propos Leona Madsena. Rafał się uśmiecha, bo Rafał wie, bo Rafał, powiedzmy sobie, relacjonuje pewne rzeczy. Jakiś czas temu mówiliśmy o Wolfindenie, że wyzwał Leona Madsena od frajerów. No, tak to po prostu powiedział. Ale ostatnimi czasy pana Rafał udostępnił u nas na naszej grupie. Znowu się robi gorąco i znowu panowie, że tak powiem, Leon Madsen nie zostaje dłużny. Oczywiście nie wyzwał, tylko powiedział takich żołnierskich słowach, że niech więcej trenuje, coś tam taj Wolfindem, już nie pamiętam, Rafał zaraz to pewnie przytoczy. No i właśnie panowie, tak jak Leon Madsen do tej pory, on, jego wyniki sportowe naprawdę nie musieliście się martwić, to u Taja był ten znak zapytania, czy na zasadzie, no, czy nie powinien bardziej się skupić na żużlu, bo wyniki coraz słabsze, a on tutaj myśli o jakichś walkach, zresztą był zakaz, bo ona by się odbyła ta walka, tylko był zakaz z klubu, po prostu nie, bo to wiecie, to jest sport kontaktowy, tu może wiesz, no ręka trzasnąć, no wszystko może trzasnąć, no i właśnie panowie, jak wy podchodzicie do tej sytuacji Leon Madsen versus Tai Wolfinden i jakiego faworyta byście mieli w takiej walce? No powiem, że jednak, no czysto taka walka to jednak, no Leon Madsen to jest naprawdę drobny człowiek i tak naprawdę tylko z Januszem Kołodziejem miałby szansę, żeby go tam powalić, no tutaj to jednak Tajski. Dobrze, a ty pan... Ale wiecie, jaką walkę chciałbym zobaczyć? Pedersen Żagar, to byłby hit. Całym sercem za Żagarem. No, ja wolę nikiego, ale dobrze, jeszcze muszę do Rafała to samo pytarko, tak? Znaczy, mnie się wydaje, że to jest, może faktycznie coś jest na rzeczy, no bo zresztą nie tylko jakieś problemy do Madsena ma Tai Wolfinden, wiemy, że dość dużo osób ma o nim niekoniecznie pozytywne zdanie i to nie jest jakieś odkrycie, nie wiadomo jakie, ale fakt, chciałem zobaczyć tą walkę, ale głównie ze względów humorystycznych, bo mogłoby to wyglądać dość komicznie, no bo jednak nie oszukujmy się, ale jak nie jesteś zawodowym
Waga piórkowa, bo to po pierwsze, tak nie jesteś zawodowym chyba ultra piórkowa. Tak, jak nie jesteś zawodowym fighterem, a mimo wszystko coś potrafisz, to dalej nie jesteś gościem, który robi to codziennie od 20 lat na przykład i te ruchy są takie, jakie są, wiesz. Mogłoby to wyglądać bez zabawy, jeszcze widzieliśmy walkę rzutów na niegali u pana Marcina i wyglądało to przekomicznie. Tak. Więc tutaj mogłoby być tak samo, natomiast mogłoby się im coś stać, no niby tak, ale przy takiej wadze to oni nie są w stanie sobie zrobić krzywdy. No chyba, że siłówka jakaś pójdzie. Znaczy, ja powiem wam tak, jeżeli bym był prezesem i wiemy, jakie pieniądze są na stole, ile było ładowane, żeby ci zawodnicy poprzychodzili, pozostawali, również bym się nie zgodził, mimo wszystko. Jasne, że tak. Zawodnicy nawet czasami mają w kontraktach zapisane, że nie mogą iść na łyżwę albo na narty, bo jest to ryzyko kontuzji, więc chociażby to, że tutaj nie było zgody ze strony szczególnie częstochowskiej, bo to Leon Macer nie dostał zgody. Pierwszy, nie wiem, jak to było z Tajem, ale na pewno prezes Świączyk się na to nie zgodził. Kompletnie mnie to nie dziwi, bo ja bym zrobił dokładnie tak samo, Adam, więc. Nie, zgadzam się. A tak jeszcze zamykając ten temat tej walki, to mam nadzieję też, że panowie budują świetną reklamę tylko przed tą walką, że na końcu oczywiście nie będzie jakiejś złej krwi, naprawdę więcej wyzwisk, bo wiesz, gdzieś tam oczywiście, tak jak mówię, promocja jest bardzo ważna, trzeba się delikatnie poszturać. Wiesz, no słowa to już sami ocencie, czy gdzie mają granice pewne, prawda? Więc ja z chęcią na pewno zobaczyłbym tą walkę, tak jak Rafał powiedział. A na kogo stawiam? Kurczę, no taki bardziej niegrzeczny chłopczyk to zawsze Tai Wuffinden. Więcej tatuaży, prawda? Nawet nie wiem, czy Leon Madsen ma tatuaże, tego nie wiem. Ale z drugiej strony ma duże dziury w uszach i by musiał uważać, żeby Leon Madsen mu tam jakiegoś palucha nie wkręcił, bo mogłoby się to źle skończyć. Ale dobrze, żarty na bok, panowie. Jeżeli chcecie coś dodać a propos jeszcze Leona Madsena, no to śmiało, ale wydaje mi się, że nic nawet tych minusów, Rafał, tak jak wspomniał, no było parę takich biegów, może nawet mecz słabszy, ale nie, no ten lider to jest pan Leon i w Częstochowie faktycznie. Więc zamykamy temat Leona. Byłoby lepiej, gdyby nie końcówka sezonu. No wiesz, z drugiej strony srebrny indywidualnie medal mistrzostw świata powiesił sobie na szyję. No ale właśnie półfinały, no to między innymi głównej mierze Leon i Kasper zawalili, no i o to kibice mieli, no tak jakby już to powiedzieć, no pretensje, no ale no szkoda no dobrze, tej końcówki, ale co jak co. Leon Madsen nam dał utrzymanie z GKM-em Grudziądz, kiedy ten mecz nie szedł, a Madsen zrobił coś nieprawdopodobnego, kiedy tam no na mecie siódnął Lindbecka. Poza tym, no mówiliśmy o tym, no. Dobra, trafiło mu się raz coś gorszego i też z perspektywy 6 lat dwa słabe mecze w końcówce sezonu nie przekreślą całego roku. Nie, no powiem wam szczerze, na dzień dzisiejszy ja nawet nie widziałbym jakiejkolwiek zmiany na tej pozycji za jakiegoś zagranicznego. No, czy wy byście, obojętnie kto by tu nie przyszedł, to byście mówili, że jest w stanie wejść w te buty od razu tak z marszu? Ja myślę, że nie tylko ma. Tylko z Max League. A no chyba, że, ale mówię Stranieri, to ja nie widzę po prostu. No może można byłoby tak powiedzieć o Waculiku, bo wiemy, że Waculik był przymierzany do Częstochowy, kiedy pewne problemy z Talgorzów miała. Mówiło się, że jakiś tam temat był, ale w końcu się nie dogadano. No i no zawsze jest jeszcze Artem Łaguta. Fakt, że on teraz będzie startował jako Polak, ale powiedzmy w poprzednim sezonie, którym jeszcze mógł startować jako Rosjanin, ale gdyby była taka zmiana, no to faktycznie mogło być trochę lepiej. No ale no cały czas mówimy, że to są zmiany kosmetyczne, bo jeżeli masz zawodnika, który wykręci ci średnią o 1/10 większą, no to nie jest aż tak duża różnica. To dalej jest kozak. Nie? I pamiętajmy, że mimo wszystko, tą średnią domową, to znaczy, że on ten tor zna. Nawet jakby był to Artyom, to gdzieś ten tor musi się nauczyć. Tu ma 7 lat, wiesz, i widział ciężkie tory, bo przecież bywało różnie wszystko, że tak powiem, z torem. Ale dobra, ja już się nie odzywam. Koniec żartu, przechodzimy do następnego. Mati, Mikkel Mikkelsen. Jak ja widziałem, jak ty się cieszyłeś, jak ten zawodnik przyszedł. Zresztą, co mi się podoba i czym różni się Mikkel Mikkelsen, a też Duńczyk od Leona Madsena? To, że on właśnie jedzie dla drużyny. On po prostu dlatego był tym kapitanem w Motorze Lublin. Jak on potrafił naprawdę tej drużynie pomagać. Wszystko robił, żeby drużynie szło. Nie tylko wynik indywidualny, ale i drużynowy miał znaczenie. No wy uzupełnienie Leona Madsena trafiliście na, mówię, jeżeli chodzi o ostatni sezon Mikkela Mikkelsena, no naprawdę jak tak bym powiedział, więc Mati, właśnie, no po takim sezonie ciężko mi mówić, czy masz jakieś obawy, że nagle Mikkelsen będzie miał jakiś nie wiadomo jaki zjazd. W Grand Prix bardzo dobrze,
Nawet chyba był na podium Grand Prix. Tak, na podium był Grand Prix. W pierwszej rundzie był na podium w Grand Prix. No później tam się troszeczkę, no że tak powiem, pogubił, ale Grand Prix to jest Grand Prix, rządzi się swoimi prawami. Ale w lidze ten pan to co pokazał, jakie cojones, to porównując go, bo trzeba sobie to powiedzieć, do Fredki Lindgrena, który jednak te ostatnie sezony no miał ciężkie. Może to też trochę ta choroba, o której mało się mimo wszystko mówi, a depresja, a powinni się dużo mówić o tej chorobie. To jest straszna choroba. Więc to na pewno mu nie pomagało, a wiadomo jaki jest też żużel, że jak nie ma za tobą wyniki, a jesteś jednym z liderów, no to niektórzy kibice, bo wszystkich nie będę, wypisują różne rzeczy, co bardziej cię dołuje. Zresztą my w naszym polskim żużlu wiemy, jak to tragicznie się potrafi skończyć, właśnie przegrane walki z depresją. No i Fredki już nie ma, jest Mikkel Mikkelsen, naładowany po dobrym sezonie, zresztą po mistrzostwie Polski, Mati. I tak się zastanawiam, może gdzieś tej motywacji, no co, skoro już wygrał drużynowe mistrzostwo Polski. Ja z drugiej strony też nie rozumiem, dlaczego go w tym Lublinie nie zobaczymy, skoro był takim przekotem. Mateusz. No w Lublinie, no cóż, może po prostu było tak, że po prostu kasa już się nie zgadzała i tu dostał, no koniec końców, lepszą propozycję. Ta przyna w kuluarach jest, no i bardzo się cieszę w ogóle. Takiego banana miałem jak nigdy, jak przychodził Mikkel Mikkelsen, bo wiem, że to jest zawodnik, którego nam potrzeba było. Właśnie po pierwsze, po drugie, po trzecie, zespołowość i właśnie walka po prostu no, do ostatka sił. No, pamiętam właśnie jak wtedy upadł podczas półfinału z Toruniem. Właśnie i też no. Nie mógł jechać w początkowych biegach, ale widział, że drużynie nie idzie, no i zagryzł zęby, wsiadł na motocykl, no i odjechał parę biegów, no przywożąc fajne punkty, no to determinacji mu nie zabraknie, no i też ten duński charakter, no też będzie pomagał poustawiać wszystko tak jak należy, no i też oczywiście, że jest charakterny, to nie znaczy to, że tam z Leonem będzie jakaś sytuacja, ponieważ są dobrymi kolegami, to tak, że tutaj nie będzie żadnych ekscesów. No idealny zawodnik pod prowadzenie juniora, krótko mówiąc. Dobrze. No, trudno o lepszego. No to Rafale, zadam ci teraz dość trudne pytanie. Nie boimy się trudnych pytań. Cały czas przed chwilą chwaliliśmy, że legenda Leon Madsen. Jak ty wyobrażasz sobie tą rywalizację taką... No, o miano lidera tej formacji. Jesteś w stanie na dzień dzisiejszy wskazać, że to jednak bezkonkurencyjnie Leon Madsen nadal jest tym liderem i tutaj Mikkelsen, no, że tak powiem, będzie musiał się pogodzić z tą rolą jednak tego drugiego. Nie jestem przekonany, czy to ma jakiekolwiek znaczenie. Wiesz, no bo jeżeli mówimy, że Leon Madsen jest tym liderem, który wygrywał i przez wzgląd na doświadczenie możemy postawić go jako faworyta do bycia liderem tej drużyny, jakkolwiek to nie zabrzmiało, o tyle przed chwilą powiedzieliśmy, że Mikkel Mikkelsen jest zawodnikiem drużynowym, więc okej, będzie chciał robić dobre punkty, ale nie sądzę, że będzie mu zależało na tym, żeby być najlepszy w drużynie, że muszę być lepszy niż Leon, bo tak. Okej, właśnie o to nie chodzi. Nie robię tego w ten sposób, wiesz, tak jak mówiłem, potrzeba trzech solidnych zawodników, Mikkel Mikkelsen przychodzi jako ten trzeci pod warunkiem, że Kasper Woryna utrzyma formę z zeszłego sezonu, to masz trzech zawodników, którzy robili średnią powyżej 2 punktów, z czego w domu Leon Madsen, tak jak powiedziałeś, robił 2,5, czyli on bardzo rzadko kiedy te wyścigi przegrywał, no i masz trzech turbo kozaków i tam wiesz, jeżeli wszyscy trzej zrobią 10 punktów, to będzie super, prawda? I pod warunkiem, że reszta drużyny dołoży to, co powinna, ale nie wydaje mi się, że to będzie jakakolwiek rywalizacja, no. Po pierwsze nie widzę potrzeby, a nawet jeśli, to może to tylko powodować to, że jeden drugiego będzie nakręcał, no bo pamiętajmy, że Włókniarz był skonstruowany tak, że był Leo Madsen i reszta drużyny i on był wyraźnym, zdecydowanym liderem, tak. Teraz będzie miał, wiesz, kogoś do tego, żeby powiedzmy, może nie odciążyć. Tyle co mu po piętach, co dorównywał mu kroku i to jest tylko i wyłącznie... Na korzyść dla obu z nich, bo mówię, bo jeżeli nawet jeśli jakaś tam rywalizacja, może nie na serio, ale zawsze jednak chcesz być, wiesz, zawodnikiem, który przywozi te ważne punkty, no to będą się sami nakręcać i to tylko i wyłącznie pozytywnie może wpłynąć na całą tą drużynę, bo raczej się po mordach lać nie będą, bo to nie jest rywalizacja Madsen Wufin. Dokładnie. Rafale, a jeszcze powiedz właśnie, jak ten Duńczyk twoim zdaniem odnajdzie się na waszym torze? No bo jednak motor Lublin, ten tor zdecydowanie się różni od waszego owalu. No ja tak sobie szczerze, wiemy, Duńczyk jeździ bardzo, że tak powiem, widowiskowo.
Na waszym torze, no słuchaj, no widowisko to samo równa się z siebie? Jak to się mówi? No wiem, o co się chodzi. O, więc Leon Madsen pokazywał niejednokrotnie. No i czy teraz właśnie również to samo czeka nas w wykonaniu Mikkela Mikkelsena, bo jeździć chłopak potrafi widowiskowo. W zeszłym roku w Częstochowie zrobił 12 punktów, więc jak będzie robił tyle w Częstochowie przez cały czas, to wszystko będzie ok. Spojrzę sobie sezon wcześniej, jestem na oficjalnej stronie Ekstraligi, gdzie tutaj był mecz Częstochowa-Lublin w ostatniej kolejce rundy zasadniczej. A nie, bo to było odwrotnie, to było musiało być wtedy w ósmej moment, gdzie my to mamy. Czekaj. Potem pan Mikkelsen zrobił punktów 15. Mam wymieniać następne mecze? Nie boję się tego kompletnie. My mówimy tutaj o zawodniku, który rywalizuje z powodzeniem w cyklu Grand Prix i częstochowski tak. Tor. Może nie zna jak ten w Lublinie, no nie oszukujmy się, jednak to będzie jego pierwszy sezon w 100% przejechany na częstochowskim torze, ale nie boję się o to kompletnie. To jest zbyt doświadczony i zawodnik i zbyt dobry zawodnik, żeby miał tutaj jakiekolwiek problemy. No i Mati, on podobnie do Leona Madsena od 2019 roku, jak wrócił do Ekstraligi, jego średnia również nie spadła poniżej 2 punktów. Tak więc, przechodząc delikatnie już do oceny Mati, to chyba nie może być nic innego. Powiem tak, no od początku właśnie Mikkelsen no, odnalazł się w Ekstralidze jak ryba w wodzie. Zaskarbił sobie serca w Lublinie, no teraz będzie musiał sobie zaskarbić w Częstochowie. No pamiętam jak Fetka przychodzi, no to jednak też po kontuzji, no i taki jakby to powiedzieć, no miał być tym drugim liderem, ale nie był też pewny, jaki pierwszy sezon był bardzo dobry, no ale później czym dalej wraz z tym gorzej. No tutaj, no poza sam Leon Madsen nie pociągnie Lwów do złota. No potrzeba drugiego bardzo silnego zawodnika, który będzie mu wtorował, który potrafił będzie jechać z juniorem, no przyblokować innego, pomóż temu juniorowi, bo pamiętajmy, że właśnie te ostatnie właśnie mecze finałowe, no to właśnie są małe detale, krótko te jeden bieg tom czy w tom będzie decydował, czy jesteś mistrzem, czy nie, i tutaj Mikkel Mikkelsen na pewno zadanie się wiąże wzorowo. Czyli ocenka? Nie może być inna niż 10, ponieważ to jest moim zdaniem najsilniejsza formacja zagraniczna w lidze. Dokładnie. Panie Rafale? Dycha, najlepsza formacja zagraniczna w lidze i to jest, nie ma żadnych wątpliwości. Ja również 10, 3 dziesiątki. Pięknie, no naprawdę pięknie. Każda drużyna może wam tej formacji pozazdrościć. No i przechodzimy sobie, panowie, już do ostatniej formacji, a mianowicie juniorów. I tak jak właśnie Rafał na początku czytał, jest tutaj Franciszek Karczewski, który wraca tak naprawdę, bo rok czasu spędził w pierwszej lidze. Kajetan Kupiec, Szymon Wolski, Kacper Halkiewicz i Bartosz Śmigielski. No, wydaje się na dzień dzisiejszy, tak naprawdę wy mi panowie powiedzcie, że tutaj no tą parą juniorską będzie Franek Karczewski i Kajetan Kupiec, że jednak ci pozostali to jeszcze ciut chyba za wysoko, muszą się porozjeżdżać. No i zaczynamy od tego waszego nowego lidera. Kurczę, no bo ciężko będzie się odzwyczaić, bo jednak Jakub Miśkowiak, Mateusz Świdnicki, no to was przyzwyczaiły do świetnych wyników. No, czy to były dwucyfrówki niejednokrotnie Kuby Miśkowiaka, czy Świdnicki znakomite punkty robił. No to tu oczekiwania wasze w Częstochowie powinny mimo wszystko zejść tak ze 2-3 pięterka niżej. Bo z całym szacunkiem do Franciszka Karczewskiego, świetnym sezonie w pierwszej lidze, bo jak na debiutanta wykręcenie powyżej 1400 to jest bardzo dobre. W pierwszej lidze pamiętajmy, nie są wcale już tak łatwe biegi, nawet właśnie dla takiego młodego zawodnika jak Franek jest, bo to nie jest, wiesz, też już otrzaskany chłopak. No i teraz Ekstraliga, no to skoro to już jest jeszcze poziom większy. My co prawda co chwilę mówimy, że no odchodzą juniorzy, ci najlepsi, jest trochę, że tak powiem, czas. Ja się cieszę, że on już jest w tej Ekstralidze, bo trzeba się zmierzyć, to trzeba się zmierzyć. Ale tak jak powiedziałem, Mateusz, zacznę od ciebie, no ta formacja dostała po tyłku. No cóż, Adamie, biologii nie oszukasz i człowiek jest z roku na coraz starszy, nie coraz młodszy. No i przyszedł na to czas, że Kuba z Mateuszem musieli wyfrunąć z bezpiecznego gniazda U21. No przyszły nowe lwiątka. No, Franciszek Karczewski właśnie świetnie wypożyczenie do Krosna.
Świetny sezon na przetarcie, jak z nas wspomniane. Mam nadzieję, że wziął sobie do słowa Andrzeja Lebiediewa, żeby jednak, żeby jednak jechać tak jak ma jechać, a nie żeby jechał tam, gdzie jest wolno. No ale wiem, że podoba mi się Batiego cenzura, nie? Tak jak pięknie jak powiedział to właśnie, nie słowami Andrzeja. Tak, tak, ale no mówiąc krótko, no to nie jest, ja bym powiedzieć, koncepcja składu się zmieniła, że jednak postanowiono tak zrobić, że no nie ma dobrych juniorów, nie było do wyciągnięcia, krótko mówiąc. Tak czy siak musiał Franek przyjść, a główny ciężar zdobywania punktów jest na formacji seniorskiej. Tutaj co juniorzy dorzucą, to będzie ich, no po prostu Franek z Kajetanem mają się objeżdżać i no spróbować no nie przegrywać wieku juniorskiego. O, tak się wyrażę. A co dorzucą, jakie dodatkowe punkty, to będzie no super sprawa, ale ja tak przeczułam, że z Franka będzie no fajny żużlowiec. No właśnie, Rafale, kurczę, gdzie byś uplasował tą formację? Bo tak jak powiedziałem, no jednak będzie różnica, z całym szacunkiem dla młodego Franka. Też nie chcę tej jakiejś tam ekstra presji, no bo to jest pierwszy sezon w Ekstralidze, tak? Więc musi swoje zapłacić frycowe. No ale z drugiej strony powiedziałem, że jednak jak sobie prześledzimy wszystkie drużyny w Ekstralidze, to też nie wygląda tak, że macie, wiesz, czapkę, że tak powiem, w tych młodzieżowych biegach, więc jak ty podchodzisz do tego, że to jest idealny właśnie czas na że tak powiem, znowu szukanie tych młodych, żeby za parę lat był poziom podobny do Kuby Miśkowiaka, że to jest najlepszy teraz czas, czy ty jednak, kurczę, troszeczkę ci tu zabrakło jakiegoś transferu na przykład? Nie zabrakło mi transferu w ogóle i się mówię dlaczego, ponieważ to, co teraz dzieje się w Częstochowie, jest tym, co dzieje się w Unii Leszno od dłuższego czasu. Pamiętamy, przecież tak. Smektała z Kuberą jeździli od kiedy tylko mogli i ci chłopcy dostali trochę czasu i tak dalej, i tak dalej. Teraz w Unii Leszno znowu postawiono na młodych i widać, że taka droga jest skuteczna. Fakt, nie są teraz najmocniejszą formacją w lidze i leszczynianie i teraz częstochowianie, ale kto wie, co się wydarzy za dwa lata, wiesz. Tutaj trzeba jak najwięcej jeździć. Jeżeli będziesz jeździł z najlepszymi, no to już równał się do najlepszych, więc ten twój poziom, będziesz miał się do czego porównywać. Będziesz wiedział, co jeszcze musisz zrobić i jaką drogę przejść, żeby stać się lepszym zawodnikiem. No bo gdyby taki chłopak sobie jeździł cały czas w drugiej lidze, no to prawdopodobnie podobnie by te wyścigi juniorskie, jeden czy drugi, czy tutaj Karczewski, czy Kupiec, czy nawet Halkiewicz, czy Śmigiel, oni też mogą się pojawić w tej drużynie, dlaczego nie? Wiesz, gdyby spędzali te swoje najmłodsze lata w drugiej lidze, potem by przyszło na przykład, nie wiem, 20 lat na karku, wracasz dokładnie do Jastrzębia i nagle masz, o, oni są trzy razy szybsi, nie? Wiesz, załóżmy, że tak może być i prawdopodobnie tak by było, więc mnie droga taka, że dajemy szansę naprawdę młodym zawodnikom, bo Karczewski ma 17 lat, a tak? Oni mają 17 lat chyba obaj. Mogę ci graficzkę odpalić. Czekaj, już sobie sprawdzę. Fakt, że są to ich, wiesz, jedne z pierwszych sezonów, gdzie jest Franek. Tak, Franek ma 17 lat, rocznik 2006, Kupiec 2005, też jest napisane 17, no ale dobra. Więc faktycznie to jest czas na to, żeby sobie pozwolić na zejście troszeczkę te 2-3 piętro, o których powiedziałeś niżej, bo dlaczego? No bo teraz już ci juniorzy nie będą musieli łatać dziur w formacji seniorskiej, bo ich teoretycznie być nie powinno. Wiadomo, są znaki zapytania, ale już nie ma sytuacji takiej jak Jonas Jeppesen, który był. I na tym zakończmy jego występy w częstochowskiej drużynie, więc faktycznie cieszę się, że tak jest. Cieszę się, że nagle nikt się nie szarpnął na wyciąganie nie wiadomo jak dobrych nazwisk, tak jak to robią niektóre kluby, tylko spokojnie, mamy tutaj swoich chłopaków, daliśmy jednemu pojeździć trochę w pierwszej lidze, okrzepł, więc to będzie nasz lider tej formacji. I fakt, możemy powiedzieć, że to będzie formacja, która powinna skupić się na tym, żeby nie przegrywać, to jeden z was powiedział, chyba Mateusz. Maty. Tak, i faktycznie mogę się z tym zgodzić, natomiast to też nie jest tak, że jesteśmy skazani na pożarcie, no bo jednak pamiętajmy, że już tak silnych formacji juniorskich nie ma i o ile został nam oczywiście Mateusz Cierniak, o ile został nam Bartek Kowalski, no to
na ich poziomie już zawodników nie ma. Wiadomo, są jeszcze chłopcy z Leszna, są jeszcze chłopcy z Torunia. Po prostu bardziej doświadczeni trochę, ale już tak. Poziom. Mhm. W Grudziądzu też goście są, którzy już jakiś czas tutaj spędzili i Włókniarz faktycznie wygląda trochę słabiej, ale nie na tyle słabo, żeby te wszystkie wyścigi przegrywać. Więc faktycznie, jeżeli będziemy sobie to remisować, może u nas jakiś wyścig młodzieżowy się uda wygrać. Super. Każdy dorzucony punkt z juniorów będzie wartością dodaną dla tej drużyny i nie będzie to oczywiście formacja, która będzie główną siłą drużyny, tak jak było to poprzednich przynajmniej dwóch sezonach. Ja sobie teraz jeszcze tak na szybko odwinąłem tutaj osiągnięcia Franka Karczewskiego i powiem szczerze, oprócz tego, że znakomicie jeździł w tej pierwszej lidze, to ja też nie wiedziałem, no bo aż tak wszystkich po prostu zawodów nie śledzę, ale on zdobył srebro brązowego kasku i był wicemistrzem Europy do lat 19, więc... No, ci powiem, że my tak delikatnie tu mówimy o tej formacji, bo też nie chcę, mówię, przesadzać z tą presją, że tak powiem, i zaraz wynoszeniem na piedestał, ale ten Franek Karczewski, kto wie, panowie, tutaj taka cicha nadzieja, żeby głośno tego nie mówić, naprawdę w tym chłopaku jest. Taki nasz diamencik, tak jak już przez lata szyfowano właśnie Jakuba Wiśkowiaka, to tak tutaj do tej roli jest szykowany właśnie Kajetan Kupiec. A jeszcze, a propos zawodników, to nie skreślałbym jeszcze Halkiewicza, no, który świetne wyniki osiągał w 250. I także, no, czy Kajetan Kupiec, no, może na początku B dostał szansę, ale jeżeli nie będzie się pokazywał, to jest niewykluczone, że Kacper Halkiewicz dostanie swoją szansę. W tym przypadku dużo nam mogą powiedzieć sparingi, bo wiadomo, nie na każdym sparingu będziemy jechać pełnym składem, bo to też nie o to chodzi. Nie wiesz, będą jedne, drugie, trzecie zawody i zobaczymy, jak chłopaki się prezentują na tych 500-kach i który z nich dostanie szansę jako pierwszy. I tak, Mati, jak najbardziej mogę się zgodzić, że Halkiewicz również może być tym zawodnikiem, który będzie jeździł i nie zdziwi mnie to, jeżeli nawet będzie tym zawodnikiem pierwszego wyboru zaraz po Franku Karczewskim. To też się może wydarzyć. Mówię, o tyle fajne jest w tym wszystkim to, że i Bartek Śmigielski jest gościem, który też może tam skoczyć i też nie musi być słabszy od tych dwóch panów, których wymieniłem przed chwilą, więc tu jest czwórka chłopaków, którzy mają szansę, naprawdę szansę na to, żeby znaleźć się w drużynie na poszczególne spotkania. No szkoda tylko, że Kajtek w zeszłym sezonie aż tak sobie nie pojeździł właśnie w Tarnowie. No jakby tych parę biegów więcej było, to byłoby fajnie, a tak to niby był tym gościem, niby parę meczów odjechał, no ale tych to nie było to jak w przypadku Franka Karczewskiego. No ale cóż, o tyle jest polskich klubów, że no krótko, jakby każdy miał jeździć, to musiałby być ligi no przynajmniej po 12 zespołów. Właśnie, teraz taka ciekawostka mnie naszła. Może nie wiecie, ale może z kolei wiecie. Kto się teraz będzie juniorami opiekował? Czy jest już jakaś nowa osoba w sztabie? Niezawodny pan Józef Kafel. A, okej, okay. Dobra, bo tak byłem z ciekawości, bo mi się teraz przypomniało, że właśnie no, starego Drabika już nie będzie, prawda, więc... ale tak jak Mati tutaj uspokoiłeś mnie, także na pewno... No tutaj pan Józef Kafe, no doświadczenie z UKS Rędziny, no kto właśnie, Krzysiek, to mógłby tu całą litanię nam powiedzieć, no jedna z lepszych szkółek żużlowych w Polsce, no... Lepszy, jak nie ma Sławka, no to lepszego fachowca no na pewno nie mogliśmy mieć. Dobrze, to postawimy kropeczkę w takim razie. Tak, panie Rafale? Sprawdziłem sobie średnią Kajetana Kupca w Ekstralidze U24 w poprzednim sezonie, no bo jednak to jest jedyny wyznacznik, jaki możemy mieć. I Kajetan Kupiec zrobił średnią 1,5, czyli 1,5. Tak. I był lepszy niż Antoni Mencel. O, widziałeś? Dobrze, no i pięknie. To w takim razie, Rafale, jaką ocenkę dajesz tej formacji? A 4. Tutaj jest szansa na to, żeby pójść wyżej, ale nie oczekuję od tych chłopaków totalnie nic. Niech oni jeżdżą, zdobywają doświadczenie, starają się nie przegrywać wszystkich wyścigów. Może moje oczekiwania są zbyt niskie, może powinny być większe, może ta ocena też powinna być inna, ale biorąc pod uwagę to, jak wyglądają formacje poszczególnych drużyn, myślę, że nie skrzywdzę chłopaków tutaj. Dobrze. I to nie jest 4 na zasadzie, bo jesteście... Jowi i idźcie sobie do domu, tylko to jest 4, bo macie czas na to, żeby być jeszcze dobrymi zawodnikami. No jeszcze nawet nie pojechali w Ekstralidze, no więc... Dlatego ciężko jest cokolwiek tutaj dać wyżej. Mateusz? 9. Nie, no 9 się nie... Nie, a czemu nie 10 od razu? No ale dobra, to poważnie mówiąc, to jednak... No piąteczka, no nie będę aż tak surowy, ale jednak to chłopaki jeszcze mają
sporo roboty przed sobą i no wyższa od, no po prostu niech się starają tak, żebym za rok powiedział 7 na przykład. O. Dokładnie, ja również daję wyjściówkę 5, no bo to jest takie wyjście, skoro mają wejście, no to ja im daję wyjście 5. Co będzie, to będzie, też nie widzę, wiesz, tutaj presji. A mam nadzieję, że bardzo pozytywnie zaskoczą, bo wtedy to naprawdę, no, no zaraz właśnie przejdziemy do plusów i minusów, no i waszych wniosków i wtedy, jeżeli ta juniorka okaże się na tyle skuteczna, że będą bardzo ważne punkty przywozić, no to przy pozostałych naprawdę dobrych zawodnikach, kurczę, może być i Mistrzostwo Polski, kto wie, dlatego proszę was o plusy i minusy przed nadchodzącym sezonem, wasze wnioski, te wszystkie zmiany i... No mówcie, co chcecie. Panie Rafale. Rafale. Dobrze, jeśli chodzi o plusy, no to fakt, najsilniejsza para polskich zagranicznych zawodników. Tak jest. Najsilniejsza para zagranicznych zawodników, moim zdaniem, zresztą waszym też, w lidze. To jest największy, gigantyczny plus. Kolejnym plusem dla mnie jest pozostawienie Lecha Kędziory na stanowisku, bo odkąd przyszedł pan Lech Kędziora, i to jest niepopularna opinia, ten tor w Częstowie zaczął wyglądać jak tor w Częstowie, a nie tor na Księżycu, bo tam nie potrafił się odnaleźć nikt. Nawet pan Marek Cieślak z tym torem nie potrafił nic zrobić. Przyszedł pan Leszek Kędziora i nagle się da. I nagle są fajne zawody, i nagle Włókniarz jest silny u siebie, i nagle wszyscy są zadowoleni, więc dla mnie jest to plus. Druga rzecz, w plusie widzę powrót wychowanka, który jeszcze nie pojechał, czyli Maxa Drabika. Jednocześnie jest to troszeczkę mały, może nie minus, ale bym postawił tutaj znak zapytania. Albo inaczej, ugryźmy to w inny sposób. Skończę plusy, zaraz o znakach zapytania powiem. Moim zdaniem plusem jest też to, że ta drużyna nie została zbudowana w sposób dobra, weźmy wszystkich, zobaczymy, co się wydarzy, tylko to jest konsekwentnie budowany zespół od naprawdę kilku ładnych lat. Madsen 7 lat, Lindgren był tu lat 5. Do tego Boryna też już kolejny sezon spędza w tej drużynie i widać, że próbowane są pewne rzeczy i jeżeli one są dobre, to są utrzymywane, bo jednak żaden z tych zawodników, który stanowi o sile tej drużyny, no dobra, Macen no jest od początku, kiedy ten Włókniarz się do Ekstraligi dostał, no ale Lindgren był lat 5, może za długo, może za krótko, ale jednak jakaś konsekwencja w działaniach cały czas jest. I zobaczmy, Smektała też nie został po sezonie odstrzelony, tylko były to 2 lata, tak samo było z Przedpelskim. Wiesz, i cały czas jest jakiś pomysł na budowanie tej drużyny. Są to zawodnicy młodzi, są to zawodnicy, którzy mają naprawdę gigantyczny potencjał, no i przede wszystkim jest pomysł, to powtórzę to po raz kolejny, przede wszystkim jest pomysł i ten pomysł mi się bardzo tutaj podoba. No jeżeli miałbym powiedzieć, która drużyna miała najlepsze okno transferowe, no chyba Włókniarz. Można też powiedzieć, że Motor Lublin miał całkiem ciekawe. Okej, bo jednak pozbyto się tych słabszych ogni, przyszły ogniwa, które wchodzą w to miejsce, no i mówię, no i jeżeli przychodzi do tej drużyny Mikkel Mikkelsen, no to no nie ma kogoś, kto by mógł być niezadowolony. Minusów jako takich stawiać tutaj nie będę, bo można by powiedzieć, że minusem nie jest już tak silna formacja juniorska, ale no mówię, no wszystko się rozbija o oczekiwania, jakie mamy wobec tych zawodników. Jak to Mati powiedział, biologii nie oszukasz, no i tak po prostu dokładnie. To jest. Wszystko się rozbija na tym, co my od nich chcemy. No jeżeli chcemy, żeby oni byli taką parą jak w zeszłym roku Świdnicki i Miśkowiak, no to po pierwsze walnijmy się w głowę, a po drugie zmniejszmy oczekiwania i wtedy możemy powiedzieć, że jest to minus. Ja bym tutaj minusów w ogóle nie stawiał. Jest jak jest i niech będzie tak przez jakiś czas i niech ci chłopcy po prostu rozwijają się i zdobywają umiejętności. Natomiast jako takich minusów bym tutaj nie stawiał. No dobra, minusem może być to, jak Max Drabik się wkomponuje w ten zespół. O, to możemy tak. To znak zapytania. No, dobra, to ja widzę 3 znaki zapytania. Po pierwsze, pierwszym znakiem zapytania jest właśnie Max Drabik, jak on tutaj zareaguje, jak to będzie wszystko wyglądało. Drugim znakiem zapytania dla mnie jest to, czy Kacper Woryna utrzyma formę z poprzedniego sezonu, bo jeśli tak, wszystko będzie fantastyczne. Jeżeli troszeczkę obniży loty, okej, no ale wiesz, jest też prawdopodobieństwo, może duże, może małe, tego nie jesteśmy w stanie ocenić, że wrócimy do średniej 1,5 i nagle znowu będziemy mówić, że o, Kacper powinien jeździć w pierwszej lidze. Tego nie wiesz, prawda? No i trzeci znak zapytania, taki moim zdaniem największy, to jest to, czy wszyscy w odpowiednim momencie odpalą na tyle, na ile mogą i na tyle, na ile powinni. Bo jeżeli wiesz, obniżymy poziom 3 zawodników, plus nie mamy tak dobrej formacji juniorskiej, no to nagle z faworyta możemy mieć problem z wygrywaniem meczów. I to też się może zdarzyć. I to jest najmniejszy z tych wszystkich znaków zapytania. Natomiast, i to już nawet nie przez pryzmat mojego częstochowskiego biało-zielonego serca, tylko przez pryzmat
logicznego podejścia do tematu, Włókniarz jest mocnym kandydatem do tego, żeby pojechać w finale. O mistrzostwie nie chcę mówić, bo to jest może troszeczkę zbyt wysoko przy tak silnej wsparcie Wrocław. No i jeszcze Motorze Lublin, który wzmocnił się z Marzlikiem, ale no podium, no jeżeli nie będziemy na podium, to będzie trzeba powiedzieć, że jest to zły sezon. Mm-hmm. No, też mi się tak wydaje. Panie Mateuszu, twoja kolej? Plusy, przede wszystkim po pierwsze, no formacja zagraniczna, no tutaj i top topów i więcej dodawać nie trzeba. Kolejnym plusem jest też zawodnik U23, że w końcu będzie coś, znaczy, bo jednak to przeskoczenie JPS-a to nie będzie żaden wyczyn. Ja myślę, że o wiele wyżej celuje Jakub Miśkowiak. No i plusiki takie, no ze takie zapytania można walnąć przy Kasprze Wolinie oraz Maksymie Dobrego. No oczywiście nie wiemy, jak ten sezon będzie wyglądał w przypadku Kaspra, czy jak bardzo kluczowa była, czy był udział Rafała Lewickiego w tym jego zeszłym sezonie. No i też oczywiście jak Maksym Drabik odnajdzie się po prostu w roli wychowanka we Włókniarzu, jak on sobie z tym wszystkim poradzi. No mam nadzieję, że będzie wszystko okej. No trzymam za to kciuki, na pewno tam prezes będzie no bacznie to obserwował. No i minusy. No minus jest, no jakieś muszą być. No powiem, no jest jeden. Formacja juniorska, no nie wygląda to jak w zeszłym roku, ale no tu już jest, idziemy z czasem. Są to zawodnicy młodzi, którzy mają no przyszłość przed sobą, którzy po prostu mają się obierzać, nie rozbijać się i przywodzić no punkty no kiedy się tylko da. No ale przede wszystkim mają obierzać, bo to jest formacja na przyszłość, a tutaj główna siła zespołu jest na pozycjach seniorskich. Mhm. Panowie, na koniec jeszcze, zanim pokażę typy, tak mi teraz naszło takie pytanie. Czy na rynku transferowym, jakbyście mieli wybrać polskiego krajowego zawodnika, czy mogliście wybrać kogoś lepszego? Bo nie liczę Macieja Janowskiego, Patryka Dudka i Bartka z Marzlika, bo ci trzej, wiadomo, nie byli do wyciągnięcia, że tak powiem. Czy myśleliście o jakimś innym nazwisku niż Maksym Drabik, czy nie było po prostu możliwości i to był ruch w dziesiątkę? Bo raz, że wychowanek, tak jak już to sobie wspominaliśmy, a dwa, no żużlowiec z wielkim potencjałem. Znaczy mówimy o tych, którzy byli w zasięgu, to znaczy którzy byli dostępni, czy jakbym miał sobie wybrać kogoś, to kogo bym chciał? Którzy mogliby, oprócz tej trójki, której wymieniłem, bo reszta podejrzewam była do wyciągnięcia. Na przykład Piotr Pawlicki. No może Janek nie, ale na przykład Piotr Pawlicki, opowiem w ten sposób. Kurde, to odebrałeś mi to w takim razie. Nie, powiem ci, no mógłbyś sobie powiedzieć tak, no dobra, no to może być Pawlicki i drugi Pawlicki, tak? Mógłbyś sobie pomyśleć Krzysztof Kasprzak, okej. Mógłbyś z pierwszej ligi wyciągnąć, nie wiem, Tobiasza Musielaka na przykład. Mógłbyś sobie zostawić Walaska Gapińskiego, którzy sezon w Ekstralidze przejechali. Jak przejechali, to już inna rzecz. Nie wydaje mi się, że była inna lepsza opcja. No i super. Mati podobnie? Zdecydowanie jednak postawiłbym na Maksyma Drabika, który, no jakby to powiedzieć, jak wszystko u niego gra tak jak trzeba, no to jest przekozakiem i jedzie tak jak lider, krótko mówiąc. No i no mam nadzieję, że jak najczęściej będę go w tej roli widział. Mi się też podoba ten wiek waszej kadry, nie wiem czy zwróciliście na to uwagę, no tak naprawdę Leon jest takim... 34 lata jest tak najstarszy. Jest. Ale pozostali, no to co są zawodnicy, my już w zeszłym roku mówiliśmy, że Włókniarz jak dobrze te klocki poukłada, to będzie miał drużynę na lata. Oczywiście jak żadne kontuzje nie wejdą, że ktoś nagle zacznie obniżać loty, oni na razie, że tak powiem, wydaje mi się, że oni są jeszcze przed swoim prime'em. Leon Madsen może już osiągnął ten prime i teraz go utrzymuje, zobaczymy jak długo, ale taki Mikkelsen, przecież on na pewno marzy o medalu Mistrzostw Świata, a żeby o tym marzyć, to musi w Ekstralidze podnieść jeszcze sobie jeszcze troszkę ten level, żeby właśnie być tym. No a Kacper, no już Mati ci oddaj głos, a Kacper... No chyba, że jesteś Fredrikiem Lindgrenem. To znaczy się, że co, że już wtedy myślisz, że odcinasz kupony, czy co masz na myśli, Mati? Bo nie znaczy wiem. Nie, no po prostu, że musi się jeść w Ekstralidze, żeby mieć no meda, no tutaj Fredka Lindgren jest dobrym przykładem tego, że jednak nie musi to być jedno z drugim powiązane. No nie musi, no niektórzy tak mają, ale powiem szczerze, że to akurat... No i zapomniałem, co chciałem powiedzieć, ale spoko, Mati, tak się nieraz zdarza. Dobrze, typy typów.
Panowie, no i uwaga, uwaga, no nie mogło być oczywiście inaczej. Mati wyłamał się z koncepcji pozostałych, bo tak jak widzicie tutaj, tak naprawdę tylko Toruń udało się nam wszystkim zagłosować tak, jak powinno być. Rafał, nie wiem, robisz minę, czy coś się nie zgadza, ale zamieniłem... A nie, nie zamieniłem cię, a dlaczego Leszno jest? A to przepraszam, to nie... No i czemu dałeś włókniarz na trzecim, jak mówiłem, że będziemy drudzy? Zaraz to sprawdzę, jeżeli tak było, może mój błąd, przepraszam, to może za chwilę to szybko sprawdzimy, więc wy musicie przejąć Majka, ja tylko sprawdzam sobie tutaj w moim kinocie, dobrze? Więc Rafi, przejmij dowodzenie i w takim razie... No to pokaż mi to jeszcze raz. Już, ale kurczę, już ja sobie sprawdzę, no mów, mów. Dobra, no więc częstochowską drużynę typy typów typowali w następujący sposób. Pierwszy Wojtek postawił na miejscu trzecim, później Krzyś Dziamski miejsce trzecie również. Ja mam tutaj wpisane trzecie, ale jestem przekonany, że mówiłem o tym, że będziemy na drugim miejscu. Nawet jeżeli napisałem ci Adam na trzecim, to w takim razie ja się wtedy pomyliłem. Tak, panie Rafale, mam na trzecim miejscu. No to w takim razie jest to mój błąd. Dobrze, to tak, tutaj będzie korekta. Będzie włókniarz na drugim miejscu. Tak samo zresztą Unia Leszno nie będzie ostatnia. Tak, to ostatnio już było zmienione, tylko zapomniałem, że ja muszę teraz w każdym zmienić, a nie tylko na ten, jak omawialiśmy Leszno, więc wybaczcie, to mój błąd, ale Rafał faktycznie była zmiana. Ja nawet o tym wspomniałem na tym odcinku, także na tym, co nagrywaliśmy. Sorry, Rafi. Dobrze, nie ma żadnego problemu. Oczywiście Mati musiał postawić na pierwszym miejscu, więc tutaj zaskoczeń totalnie żadnych nie ma. No i trzecie miejsce również postawił tutaj Piotrek, no i Adam też. Tak to wygląda, moi drodzy. Tak, więc wracając do was, wybacz Rafi jeszcze raz, naprawdę Leśno się, czyli tylko nie zgadzało, ale też mówisz, że zmieniasz ten typ. To mi napiszesz wszystko, żebym ja już przygotował. Znaczy, to nie tyle, co zmieniam, co byłem przekonany, że napisałem ci drugie. Aha. To jest po prostu mój błąd, o to chodziło, no bo... Dobrze. No bo to jednak moim zdaniem na koniec dnia Włókniarz będzie silniejszą dużą niż Motor Lublin, choćby przez to, że będziemy kolektywem i że mamy dużo większy potencjał na to, co ta drużyna może zrobić, bo ja nie wierzę, że Jack Holder będzie zawodnikiem, który będzie regularny, to przede wszystkim, a po drugie, no z jakiegoś powodu Lindgren się stąd pozbyto, więc również nie uważam, że to będzie nie wiadomo co. Po drugie, jeśli chodzi o ten motor, dobra, będziemy o tym gadać w następnym odcinku, ale też chciałbym uargumentować, dlaczego widzę Włókniarz wyżej. No jednak Jarek Hampel musi powtórzyć tak dobry sezon, a kilka poprzednich było, jakich było i to nagle nam Hampel wyskoczył jak z kapelusza. I teraz pytanie, czy taki sezon się ponownie powtórzy. Mm-hmm. No i nie ma tak silnych juniorów. O. Tak jest. Mateuszu, rozumiem, że pierwsze miejsce życzeniowo. A jakbyś miał podejść na rozum? Nie tylko. A nie tylko, nie tylko, to przepraszam. Bo ponieważ i co ma argumenty, które no stawiają tak, że po prostu możemy wygrać i no oczywiście kadra z Partem wygoda piekielnie silnie, ale nie to znaczy, że Lwy mają no usopić miejsce z Parta, no tylko... No cóż, podejmujemy rękawice i do tańca zapraszamy. No powiem ci, Mati, odkąd jestem na kanale i odkąd typujemy, to pierwszy raz muszę powiedzieć, że nie jest to w końcu typ życzeniowy, tylko to się naprawdę może wydarzyć. Życzeniowy. Sparta jest silna, moim zdaniem jest najsilniejsza, dlatego ich postawiłem na pierwszym miejscu, ale fakt, przy sprzyjających okolicznościach Włókniarz jest w stanie zdobyć Mistrzostwa Polski, to trzeba sobie powiedzieć głośno. I mówię, i Mati, pierwszy raz to nie jest życzeniowe, wiesz. O, będziemy pierwsi, a wszyscy patrzą, no tak, bali się w głowę, nie wejdziemy do playoffów, tak jak dwa lata temu, co mówiłem, że przecież tam nie ma szans na playoffy, Mati, nie, będziemy na pierwszym miejscu. I to było życzeniowe. W tym momencie jak najbardziej masz ku temu argument. Nie, naprawdę. Zawsze będzie na pierwszym miejscu. O, widziałeś i ty. Zawsze. Może się wszystko zmieniać, ale no, jeżeli już nie będę stał na pierwszym miejscu, no to trzeba oddawać Majka komuś innemu. I w takim razie tym przesympatycznym akcentem. Ja z tego miejsca życzę oczywiście częstochowianom samych najlepszych wyników jazdy bez kontuzji, bo to jest najważniejsze. I jak najmniej problemów poza sportowych, tak naprawdę jak każdej drużynie to również życzę. A wam panowie, cóż, no tak jak na którymś odcinku, jak był, nie wiem czy to był Mati, ja i Piotrek, życzyłem sobie, żebyśmy każdy wygrali w swojej lidze i będziemy szczęśliwi. Chyba tutaj faktycznie musimy się zgodzić, prawda? No nikt nie będzie wybrzydzał. 20 lat czekania. Już wystarczy. Tak, to będzie 20 lat, 20 sezon od ostatniego Mistrzostwa Polski w 2003 roku. Tak. I zobaczcie, jaka fajna jest w ogóle zależność, bo ten 10 również był takim, w którym mówiło się, no mamy ekipę, która może pojechać w finale. Tam później pechowa kontuzja Emila Sajfuddinowa w półfinale z Toruniem. Później ten drugi półfinał z Toruniem, defekt Runego. Jeszcze do tego czerwona kartka Sząbierskiego. Tam naprawdę były argumenty ku temu, żeby to mistrzostwo zdobyć. Pech.
Może tym razem karta się odwróci, kto wie? Dokładnie, bo medal ma dwie strony, a zobaczymy, jaki kolor będzie miał w nadchodzącym sezonie dla włókniarza. Tak więc ze mną byli dzisiaj szakal polskiego Speedwaya, a mianowicie Mateusz Ostatni Mohikanin, Lew. Jeszcze sobie dodał ostatnio, także dziękuję ci, Mati. Dziękuję tobie, Adamie, dziękuję tobie, Rafał, oraz wam drodzy widzowie za to, że obejrzeliście ten odcinek do końca i z tego miejsca zapraszam was na składy, analizy i przewidywania wicemistrza Polski, a mianowicie Gorzowskiej Stali. Dokładnie. I był z nami Jose Antonio Morales. Arkadio. Arkadio, a ja znowuż mówię Antonio, nie wiem. Arkadio Morales, polskiego Speedwaya, czyli Rafał Żużlowy, degustator. Dziękuję ci, panie Rafale, serdecznie, fajnie, że wróciłeś. Buenos Aires, nie ma sprawy, dziękuję również. Oczywiście drodzy widzowie zachęcamy, tak jest, pisarz eseista, zachęcamy oczywiście drodzy widzowie do zostawiania komentarzy, przede wszystkim komentarzy merytorycznych, bo cieszymy się na każdy jeden, jak robicie swoją tabelę, super, ale jeżeli jeszcze dasz te dwa zdania, dlaczego tak uważasz, dlaczego z czymś się możesz nie zgadzać z tym, co powiedzieliśmy na przykład, albo mieć inne zdania, albo na przykład zgadzasz się i wszystko jest git, napiszcie, bo mówię, mimo tego, że nie wszystkie komentarze mają swoją odpowiedź, to każdy jest przeczytany i mogę to z ręką na sercu powiedzieć pod wszystkimi odcinkami. Czytam ja takie rzeczy, chłopaki na pewno też, więc to jest miejsce, gdzie możemy razem wymienić swoje spostrzeżenia i zróbmy to, po prostu to zróbmy, bo wtedy jest naprawdę spoko, ta więź na linii widz, my się tutaj zacieśnia i na tym nam tak naprawdę zależy, więc zachęcam, zostawiajcie swoje komentarze, swoje typy i przede wszystkim swoje opinie. Dokładnie, no i nic, dojechaliśmy do końca, także przed nami już tylko Diamati stwierdził, ostatnia drużyna, no i wtedy już pomału odpalamy i grzejemy do pierwszych wyścigów. No w sumie tak. Dwie jeszcze, Gorzów i Lublin. A, no jeszcze Gorzów i Lublin, no tak, no wiadomo. Więc to tyle na dziś, dziękujemy za uwagę, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć! Cześć!